Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Palak i jestem członkiem naszego Stowarzyszenia OWUM. Mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie, które już wkrótce rozpoczniemy. Pozwolimy Państwu jeszcze chwilę zebrać się do naszego grona. Jak Państwo pewnie wiecie, ale na wszelki wypadek pozwolę sobie to powiedzieć, z okazji Dnia Ofiar Przestępstw postanowiliśmy właśnie zorganizować nasze internetowe seminarium, internetowe, no bo czasy są jakie są, poświęcone antyprzemocowej ustawie. Jakby jego głównym celem, założeniem jest prezentacja przyjętych rozwiązań i omówienie praktycznych aspektów ich stosowania i wymiana tych doświadczeń pomiędzy osobami, które w pomoc pokrzywdzonym są zaangażowane. No i tak jak Państwo pewnie wiecie, również z opisu naszego wydarzenia i również możemy to potwierdzić, udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Rejonowej i organizacji pozarządowych. Tutaj pozwolę sobie wprowadzić pewną modyfikację, ponieważ w dniu dzisiejszym okazało się, że niestety w Komendzie Policji nie ma dostępu do internetu, wobec tego nasza agenda o ten fragment, a mianowicie wystąpienia przedstawicieli policji się będzie musiała skrócić. No i proszę Państwa, parę rzeczy logistycznych. Kwestia tego, kto w jakiej kolejności będzie mógł się w naszym gronie tutaj włączyć do dyskusji. Transmisja jest na Facebooku, jak Państwo wiecie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to zapraszamy właśnie na portal Zoom. Na tym portalu, ponieważ no, zainteresowanie zorientowaliśmy się, że jest spore, domyślnie będą wyłączone kamery, no bo po prostu chodzi o przepustowość tak zwaną kamery, sieci i tak dalej, i mikrofony, bo niestety zdarza się, że przeszkadzamy sobie nawzajem wskutek różnych hałasów, więc jeśli ktoś z Państwa by życzył sobie zabrać głos, co będziemy przede wszystkim robić na końcu, to znaczy po wystąpieniach wszystkich przystąpimy do wspólnej dyskusji. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to należy skorzystać z ikony Raise Hand, takiej rączki, właśnie na Zoomie. Warto klikać już podczas wystąpień, to wtedy niejako będzie można się zapisać w kolejce. Gdzie to się znajduje dla tych z Państwa, którzy może z narzędziem Zoom mają mniejszą styczność? Jeśli Państwo używacie tego narzędzia przy pomocy komputera, no to należy kliknąć w Participants, czyli w takie dwie główki i tam jest właśnie guzik Raise Hand. Jeśli jesteście Państwo z kolei na naszym spotkaniu na telefonie, no to trzy kropeczki niejako i w tych trzech kropeczkach znaleźć również można guzik Raise Hand. Również można pisać na czacie, zadawać pytania na Facebooku, jeśli Państwo tak preferują. Jeśli będziecie Państwo na Zoomie, najbardziej wygodnie będzie nam wszystkim, jeśli Państwo przy pomocy guzika Rename, czyli rename, zmienicie swoje dane na takie właściwe dla Was, czyli prawdziwe dane osobowe, abym ja na przykład, czy moi koledzy, koleżanki, mógł Państwu po prostu, Państwa wywołać niejako po imieniu, po nazwisku do naszej dyskusji. Będzie, nie ukrywam, nam trudniej, jeśli będą tam hasła typu iPhone 1. Prosimy oczywiście właśnie dlatego o to, aby te swoje dane podać. I tak jak zasygnalizowałem Państwu na sam koniec naszych w takim układzie obecnym trzech, czterech wstąpień, będziemy mieli czas do dyskusji i wówczas no, wydarzenie nasze zaplanowane do 13, zobaczymy jak to w praktyce się potoczy, natomiast do 13 ten ewentualny czas, gdybyście Państwo mieli taką wolę, jak najbardziej mamy. A przedmiotem, jak zapewne Państwu jest wiadomo, jest właśnie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, aczkolwiek w praktyce częściej spotykamy się z popularniejszą nazwą właśnie antyprzemocową. Ogłoszona została 29 maja zeszłego roku, wydana 30 kwietnia i weszła w życie 30 listopada. Już natomiast 11 marca rozpoczęły się nad nią prace. I proszę Państwa, myślę, że po tym tutaj, po tej garści informacji ode mnie, takich zarówno na temat naszego spotkania, jego jakby struktury, logistyki, jak i na temat tego, jak będziemy się spotykać, w jakim systemie, jeśli mogę to tak nazwać, pozwolę sobie otworzyć ponownie, to znaczy pozwolić Piotrowi Lewko, prezesowi zarządu naszego stowarzyszenia OWUM, na nasze powitanie, a następnie przejdziemy już do tej części, w której będziemy rozmawiać stricte o naszym temacie. Panie prezesie, proszę o wypowiedź. Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu i podziękować za duże zainteresowanie. Jest nam niezwykle miło Państwa gościć na
na platformie internetowej. Jest to taka szczególna sytuacja, gdyż nasza organizacja od niepamiętnych dla mnie czasów bierze aktywny udział w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i w tym roku po raz pierwszy tutaj musieliśmy poszukać takich alternatywnych form, ażeby ten tydzień w sposób aktywny zorganizować. To z jednej strony niewątpliwie czasy tutaj epidemii przynoszą nam wiele trudnych chwil i problemów, aczkolwiek myślę, że taka forma spotkania, w której tak licznie możemy wziąć udział, jest bardzo ciekawa i liczę na to, że wspólnie tutaj w naszych rozmowach, dyskusjach poszukamy możliwości, ażeby tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem zapewnić jak najlepszą pomoc. I tyle z mojej strony. Dziękuję. Oddaję głos do studia, tak jak to się mówiło w okolicach meczy. Szanowni Państwo, wobec tego poproszę o pierwsze krótkie spotkanie takie wprowadzające. Pan dr Marcin Romanowski, czyli wiceminister sprawiedliwości, patron procesu legislacyjnego ustawy antyprzemocowej. Panie ministrze, bardzo proszę o zagranie głosu. Bardzo dziękuję. Wszyscy wielce szanowni Państwo, ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i za tę inicjatywę panu prezesowi Piotrowi Lewko, całemu stafowi stowarzyszenia. Bardzo dziękuję, bo to ważne, że teraz w tygodniu, to tydzień pomocy już kolejne osobom pokrzywdzonym przestępstwem, możemy rozmawiać o właśnie tej tak zwanej ustawie przemocowej, bo wydaje mi się, że to jest inicjatywa, to jest rozwiązanie, które można by rzec jest takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o kwestie przeciwdziałania, zwalczania tego zjawiska jakże smutnego i bolesnego przemocy domowej. To rozwiązanie, które udało nam się wprowadzić właśnie w zeszłym roku, nad którym od dłuższego czasu w Ministerstwie Sprawiedliwości pracowaliśmy, powoduje, że nasze rozwiązania w mojej ocenie, jeżeli chodzi właśnie o zwalczanie przemocy domowej, należą do tych, które są najbardziej optymalne, najlepsze w Europie, bo to jest coś, czego brakowało. Natychmiastowy nakaz policyjny, ten nakaz, który policja czy funkcjonariusz policji, żandarmerii wojskowej w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem życia lub zdrowia, czy to osoby zagrożonej przemocą, dotkniętej przemocą, czy domowników, może wydać na te 14 dni, jest tym, można powiedzieć, tym zwieńczeniem ochronnej funkcji państwa i powoduje, że rzeczywiście cały proces przeciwdziałania, zwalczania przemocy domowej może toczyć się znacznie sprawniej, bo przecież wszyscy wiemy, wiecie Państwo, jesteście przecież zaangażowani we wsparcie dla tych osób. Jesteście bardzo aktywni właśnie jako przedstawiciele organizacji pozarządowych czy instytucji właśnie w ten, nazwijmy to, proces wymiaru sprawiedliwości sensu largo, że to był realny problem. Nie tylko taki problem ludzki, tylko mówię to w pewnym cudzysłowie, że to ofiary, że to osoby pokrzywdzone często z dziećmi musiały uciekać z domu, ale był to realny problem z punktu widzenia organów ścigania, bo takie osoby potem niechętnie składały zeznania, niechętnie właśnie kontynuowały ten proces wymiaru sprawiedliwości. A teraz to się zmieniło, teraz to sprawca, osoba właśnie, która no, mówiąc językiem potocznym, jest tym sprawcą, ona musi to mieszkanie opuszczać i bardzo nam zależało właśnie na tym, żeby bardzo zwrócić uwagę na tę praktykę. Tutaj była duża współpraca z Komendą Główną Policji, z Żandarmerią Wojskową, ale podkreślę przede wszystkim współpracę z Komendą Główną Policji, bo to oni dotychczas byli tymi na pierwszej i nadal są oczywiście na pierwszej linii frontu. Mieli to doświadczenie właśnie z procedury zatrzymań, którą
którą wykorzystaliśmy do tej procedury natychmiastowego nakazu policyjnego i to było dla nas bardzo ważne, taka nazwijmy to praktyczność. Praktyczność, która właśnie nie kończy się tylko na przygotowaniu rozwiązań, ale właśnie przebiega, to przygotowanie tych rozwiązań przebiega właśnie w ścisłej koordynacji z praktykami. Tutaj widzę panią sędzię Zofię Goc-Majewską, panią sędzię Monikę Szczepanowską, która właśnie jest w tym zespole, była najbardziej, jedną z osób, która najbardziej pracowała nad tymi rozwiązaniami. Jeszcze pamiętam te czasami nocne spotkania, czy w Sejmie, czy w ministerstwie i muszę powiedzieć, że to była naprawdę, to był kawał dobrze wykonanej roboty, ale właśnie z praktykami, z policjantami, ale też właśnie z sędziami, bo ten drugi element ważny, te 14 dni to nakaz policyjny czy żandarmerii wojskowej, ale potem procedura cywilna, co też jest, jak Państwo doskonale rozumiecie, bardzo ważne w tej perspektywie, żeby zachęcić, jak najbardziej ułatwić tym osobom pokrzywdzonym przemocą domową realizację swoich praw. Procedura cywilna, która też długo się zastanawialiśmy, jak ona ma wyglądać, żeby te 30 dni do wydania orzeczenia, potwierdzenia, można by powiedzieć, tego nakazu było nie tylko na papierze, ale było czymś rzeczywiście realnym. To krótko, jeżeli chodzi o proces legislacyjny, o te rozwiązania ustawowe. Nie będę tutaj się rozwodzić szerzej, bo myślę, że to będzie jeszcze przedmiotem dyskusji, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tej praktyczności, że też nie spoczęliśmy na laurach, nie pozostawiliśmy, można by powiedzieć, rozwiązania ustawowego samemu sobie, ale też i tutaj ponowne jeszcze ukłony i podziękowania dla całego zespołu z Ministerstwa Sprawiedliwości, ale również z Komendy Głównej Policji, z Żandarmerii, też Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Rodziny, Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców i wielu, wielu innych, którzy zaangażowali się właśnie w szkolenia. Przeszkoliliśmy 30 tysięcy funkcjonariuszy policji, żandarmerii wojskowej, osoby pierwszego kontaktu z Funduszu Sprawiedliwości, który też jest ważnym elementem tego procesu wsparcia, bo te osoby potem trafiają do naszych ośrodków i na szczęście już nie potrzebują bardzo zazwyczaj lokalu zastępczego, prawda? Bo mogą zostać u siebie w domu bezpiecznie, ale potrzebują wsparcia prawnego, psychologicznego, potrzebują często też wsparcia materialnego i ważne było dla nas, żeby osoby pierwszego kontaktu z Funduszu Sprawiedliwości były przeszkolone. Ale właśnie te szkolenia, które się odbyły, myślę, że były bardzo potrzebne. Dalej pracujemy nad kolejnymi. Rozmawialiśmy ostatnio o prokuratorach, których trzeba w szerszym zakresie szkolić. Więc to się dzieje. Poprosiliśmy również nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki o taki, nazwijmy to, nadzór badawczy nad funkcjonowaniem tej ustawy i to też jest bardzo potrzebne, żebyśmy działali w oparciu o, żeby nasze działania, ta legislacja była w oparciu o wiedzę, o bieżącą ewaluację ilościową i jakościową funkcjonowania tych rozwiązań. Stale jesteśmy w kontakcie, w takim roboczym kontakcie i z Komendą Główną, i z żandarmerią, też narady z prezesami sądów, jak to wszystko funkcjonuje. To wszystko po to, żeby też pewne rzeczy, niedoróbki, można by powiedzieć, które zawsze się zdarzają w procesie legislacyjnym, naprawić i też iść dalej, bo oczywiście mamy dalsze pomysły, zresztą już w trakcie prac nad tym projektem w Sejmie i w Senacie zapowiadaliśmy, że będziemy pracować również nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi zakazu zbliżania się do osoby. To się dzieje, ta ewaluacja, bo to już prawie 100 dni obowiązywania ustawy, tak zwanej ustawy antyprzemocowej, ta ewaluacja jest dla nas właśnie również ważna dlatego, żebyśmy mogli uczynić ten kolejny krok i wprowadzić również zakaz zbliżania się do osoby, ale również w taki sposób, żeby to nie było tylko na papierze, żeby to nie była tylko taka polityczna dobra wola, ale żeby to rzeczywiście działało i myślę, że to podejście, które mieliśmy
mieliśmy w tym pierwszym etapie, jak wprowadzaliśmy nakaz opuszczenia mieszkania policyjne i zakaz zbliżania się, to podejście właśnie takie praktyczne zadziałało. Mogę z satysfakcją i podziękowaniem dla całego zespołu powiedzieć, że te rozwiązania rzeczywiście zafunkcjonowały w praktyce i że to podejście chcemy mieć również przy zakazie zbliżania się do osoby, które no, też, z którym też wiążą się pewne wyzwania, w jaki sposób zapewnić to, żeby te rozwiązania zafunkcjonowały i żeby były w praktyce realizowane, przestrzegane. Więc to tyle z mojej strony. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta ustawa powstała, że teraz możemy właśnie z satysfakcją i radością rozmawiać, że wiele osób, bo to już ponad 500 nakazów policyjnych, może czuć się bezpieczniej w swoim domu. Mam nadzieję również, że ten wymiar prewencyjny tutaj będzie również bardzo istotny i bardzo wymierny. Życzę dobrych obrad dzisiaj. Przeprosinami też, że nie będę mógł w nich niestety uczestniczyć, bo powiem szczerze, dzień i tydzień pomocy pokrzywdzonym to bardzo intensywny czas, bardzo wiele różnych inicjatyw, w których trzeba brać udział, ale to też dobrze, że mamy taki dzień, taki tydzień, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy uświadamiali szerzej wszystkim naszym obywatelom, że wśród nich są właśnie osoby, które dotyka przemoc, dotyka przestępczość w ogóle. Warto o tym mówić, warto to sygnalizować i warto też wskazywać te konkretne możliwości, konkretne rozwiązania, które niosą pomoc, czy to bezpłatne porady prawne, poradnictwo obywatelskie, czy wsparcie z ośrodków Funduszu Sprawiedliwości, czy właśnie takie rozwiązania jak natychmiastowy nakaz policyjny, czy wiele, wiele innych działań, które wy państwo jako organizacje pozarządowe świadczycie, właśnie współtworząc ten, nazwijmy to, szeroko rozumiany system wymiaru sprawiedliwości i wsparcia osób. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy panu ministrowi za otwarcie naszego wydarzenia. W międzyczasie poinformuję państwa z wielką przyjemnością, że jest nas szalenie dużo, ponad 130 zainteresowanych osób. Bardzo nam miło, że nasze wydarzenie i ten temat spotyka się z takim dużym państwa odzewem. Ten odzew widać również w tym, że państwo już się zgłaszacie, żeby ewentualnie włączyć się do dyskusji. Widzimy też pierwsze pytania, czy na Facebooku, czy na czacie. Tak jak zapowiadałem, będziemy na sam koniec o tym rozmawiać. Jest po prostu możliwe, że tak się stanie, że państwa pytania zostaną niejako załatwione, odpowiedziane w międzyczasie przez naszych występujących. Dlatego teraz po prostu pozwolę sobie oddać głos tym, którzy będą opowiadać się na temat naszego wydarzenia i na temat po prostu ustawy. Na początek przedstawiam państwu trzy przedstawicielki Ministerstwa Sprawiedliwości. Pani sędzia Zofia Goc-Majewska z Departamentu Prawa Europejskiego, pani sędzia Monika Szczepanowska z Departamentu Prawa Europejskiego również i aktywna uczestniczka prac nad ustawą i jej wdrożeniem, i sędzia Agnieszka Matysek, Departament z kolei Spraw Rodzinnych i Nieletnich, spiritus movens, niejako wprowadzonych rozwiązań. Oddaję głos paniom sędziom, proszę, żeby panie rozpoczęły i czekamy niecierpliwie na państwa opowieści o tych właśnie wspomnianych przez pana ministra nocnych rozmowach w Sejmie, w ministerstwie i jak to wyglądało od zaplecza i jakie są państwa pierwsze wrażenia. Poprosimy, żeby panie uruchomiły mikrofony. Przypominam, że mamy tutaj takie czasy. Witam państwa bardzo serdecznie. Zofia Goc-Majewska. Ja jestem stosunkowo krótko w Departamencie Prawa Europejskiego i w Wydziale Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. I tutaj całe zasługi, cała praca i taka duża praca, ogromna praca wykonana została przez panią sędzię Monikę Szczepanowską, przez panią sędzię Agnieszkę Matysek, więc może ja po prostu oddam głos Monice Szczepanowskiej, która ze szczegółami opowie, jak wyglądała ta procedura, jak wyglądały te prace łącznie z tymi nocnymi
spotkaniami, dyskusjami i naradami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja rozumiem, że mnie słychać już, tak? Dzień dobry. Monika Szczepanowska, bardzo mi miło tutaj, że zostaliśmy zaproszeni i możemy podzielić się z Państwem tutaj pracami, przebiegiem tych prac, jak one wyglądały. Jednak jak wspomniał Pan Minister i tutaj również Pani Sędzia Naczelnik, rzeczywiście to była praca i te prace, które były tworzone nad ustawą, rzeczywiście to była współpraca bardzo wielu osób. To nie jest tak, że teraz można przypisać, że tak powiem, jednym osobom tutaj sukces i autorstwo tej ustawy, ale rzeczywiście prace trwały bardzo długo, tak jak wspomniał pan minister, ale też oczywiście korzystaliśmy z doświadczenia zarówno i ekspertów z Komendy Głównej Policji, z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Oczywiście trwały też bardzo szeroko zakrojone konsultacje. Konsultowaliśmy się również z sędziami, także naprawdę wydaje mi się, że to rzeczywiście ten ostateczny obraz i kształt tej ustawy był wynikiem rzeczywiście takich burzliwych rozmów i konsultacji tutaj już szeregu osób. Tak jak rozmawiałam z panem prezesem Lewko, pan prezes poprosił, żebym tak pokrótce przedstawiła, jaki był cel tej naszej wprowadzonej ustawy antyprzemocowej, też dlaczego w ogóle uznaliśmy, że jest taka potrzeba, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad ustawą. Otóż celem ustawy było wprowadzenie do porządku prawnego takich kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Proszę zwrócić uwagę i Państwo zapewne doskonale o tym wiecie i myślę, że to jest dobra zmiana. Należy podkreślić, że przemoc w rodzinie przestała już być traktowana jako taka sprawa prywatna tylko tych osób i tej rodziny, w której właśnie dochodzi do tej przemocy. Myślę, że coraz większa jest taka świadomość społeczna i to, że jest to złożony problem całego społeczeństwa, wymagający takiego wszechstronnego uregulowania w prawie publicznym i takiej czynnej, transparentnej współpracy nie tylko władzy, ale też instytucji publicznych i innych wyspecjalizowanych jednostek po to, żeby właśnie realnie pomóc tym ofiarom przestępstw. I realizacji właśnie tego celu miały pomóc właśnie te rozwiązania wprowadzane ustawą antyprzemocową. Mam nadzieję, że Państwo tutaj wskażecie i też nieskromnie powiem, mamy takie sygnały, że rzeczywiście te rozwiązania wprowadzane tą ustawą działają. Oczywiście, tak jak był uprzejmy wspomnieć pan minister, nic nie jest idealne, tak? I tutaj my mamy świadomość też ewentualnych jakichś prac, które powinny być podejmowane w tym celu, żeby udoskonalić te rozwiązania. Niemniej jednak wydaje nam się, że rzeczywiście to, co jest wprowadzone, stanowi taką realną pomoc dla tych osób doświadczających przemocy. Proszę Państwa, dlaczego podjęte zostały te prace? Otóż ocena istniejącego stanu prawnego doprowadziła do wniosku, że przyjęte dotychczas obowiązujące te regulacje niestety w pełni nie zapewniają tej ochrony osobie doznającej przemocy w sytuacji, gdy nie toczy się postępowanie karne. Bo tutaj należy zauważyć i to podkreślić, że te rozwiązania, które są wprowadzane ustawą antyprzemocową, są to rozwiązania, które zostały wprowadzone do procedury cywilnej, czyli one są niejako obok procedury karnej. Ale wydawało nam się, że właśnie takie rozwiązania są niezbędne, bowiem w ówczesnym porządku prawnym, czyli tym, który obowiązywał jeszcze do czasu wprowadzenia ustawy antyprzemocowej, to postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania odbywało się w trybie nieprocesowym na podstawie ogólnych przepisów kodeksu postępowania karnego, bo musimy zwrócić na to uwagę, że przecież ten przepis artykułu 11a, mówiący właśnie o tym zobowiązaniu ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, cały czas funkcjonował i funkcjonuje już od wielu lat, tylko niestety te rozwiązania, tak jak żeśmy ustalili, nie bardzo się sprawdzały, tak? A dlaczego się nie sprawdzały? Bo wydaje nam się, że nie było w
wprowadzonej odpowiedniej procedury, jeżeli chodzi o procedury, już nie mówię o tym, bo za chwileczkę powiem, że zdecydowaliśmy się na to wprowadzenie, no zupełnie wydaje mi się takiego wywrotowego rozwiązania właśnie w ustawie o policji i ustawie o żandarmerii wojskowej, ale jeżeli chodzi o procedurę cywilną, rzeczywiście żeśmy wprowadzili takie rozwiązania, które wydaje nam się, że rzeczywiście wprowadziły to, że ta pomoc dla tych osób jest realna i rzeczywiście taka no, natychmiastowa, bo tego wydaje mi się, że te osoby doświadczające przemocy oczekują, tak? I wreszcie też mam taką głęboką nadzieję, że te rozwiązania wpłynęły na to i nawet sama ta procedura cywilna, jeżeli taka osoba nie decyduje się na to i nie było wydanej wobec sprawcy przemocy tego nakazu zakazu wydanego przez policję, ale w ramach też procedury obowiązującej w trybie artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, również tutaj jest możliwa natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy od osoby doświadczającej przemocy. Proszę Państwa, ustawą antyprzemocową, tak zwaną ustawą antyprzemocową, bo tutaj myślę, że używamy takiego określenia, bo ono rzeczywiście stało się już takie obowiązujące tutaj w społeczeństwie i każdy wie już, mówiąc kolokwialnie, o co chodzi, jak mówimy, a przynajmniej te osoby, które są zainteresowane, jak mówimy o ustawie antyprzemocowej. Otóż, proszę Państwa, nowelizacji zostało poddanych 7 aktów prawnych aż. I teraz, jeżeli chodzi o, ja tak pokrótce zupełnie, ale tylko chciałam zasygnalizować, że rzeczywiście te zmiany, wydaje mi się, że były naprawdę takie istotne. Jeżeli chodzi o zmiany prowadzone w kodeksie postępowania cywilnego, właśnie do tych spraw, których materialną podstawą jest przepis artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego zupełnie odrębna procedura, dedykowana tylko i wyłącznie właśnie tym sprawom z artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. I to jest pierwsza kwestia. Proszę Państwa, pierwszym z głównych rozwiązań jest taki, że taka osoba, która składa wniosek o rozpoznanie tej sprawy w trybie artykułu 11, jest zwolniona od kosztów sądowych. Uznaliśmy, że to jest bardzo istotna sprawa, tak? No bo nie dość, że ta osoba i tak jest pokrzywdzona przez los, przez swoich bliskich, czy przez bliską jej osobę, która zamiast ją chronić i zapewniać poczucie bezpieczeństwa, to niestety ją krzywdzi. W związku z tym uznaliśmy, że to jest bardzo istotna kwestia, żeby ona była zwolniona od kosztów sądowych. Drugim ułatwieniem jest możliwość złożenia wniosku na urzędowym formularzu. Nie jest to obowiązek, ale jest to prawo. Czyli też wydaje mi się, że to jest dla wielu osób ułatwienie, tak? Taki formularz jest powszechnie dostępny. Jest on dostępny i na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też na stronach wszystkich sądów powszechnych. Także też myślę, że tutaj też, jeżeli taka osoba będzie chciała z dotarciem do takiego wniosku, nie, do takiego formularza, nie ma problemu. Wydaje nam się też, że ten formularz został tak sformułowany, że jest prosty, po prostu taki dostępny i naprawdę dla takiej osoby, która nawet, już nie mówię, że korzysta z pomocy profesjonalisty, ale też takiej, po prostu dla takiego zwykłego Kowalskiego, już mówiąc kolokwialnie, jest on do przejścia, tak? Takie intuicyjne są tam zawarte kwestie, które należy po kolei wypełniać te rubryczki. Proszę Państwa, kolejną kwestią na przykład uznaliśmy, że dobrze by było, żeby w tym postępowaniu był obecny prokurator. W związku z tym jest sąd rozpoznający taką sprawę, ma obowiązek zawiadomić prokuratora, który może wstąpić do takiej sprawy, ma prawo do tego, żeby składać wszelkie wnioski, nawet zaskarżyć takie orzeczenie, ale też myślę, że istotną kwestią jest taka, że sam ten udział prokuratora jest też po to, bo on tam występuje w tym postępowaniu jako taki rzecznik interesu społecznego. Jeżeli uzna, że rzeczywiście jest to sprawa, którą powinien się zająć prokurator i też, że powinno być wszczęte postępowanie karne, oczywiście ma taką możliwość. Także uznaliśmy, że to jest istotne. Kolejną kwestią, która została wprowadzona w ramach tej nowelizacji, tej procedury kodeksu postępowania cywilnego, jest też to, że jest możliwość, proszę Państwa, zabezpieczenia, jest możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenia w tym trybie postępowania właśnie o zobowiązanie osoby do opuszczenia tego mieszkania wspólnie zajmowanego i
bezpośredniego i bezpośredniego otoczenia, ale to zabezpieczenie jest możliwe nie tylko na zasadach ogólnych, ale również poprzez przedłużenie tego nakazu, zakazu, który zostanie wydany przez policję na te 14 dni. Czyli myślę, że to też jest istotne rozwiązanie, tak? Bo to oznacza, jeżeli sąd oczywiście uzna, że takie zabezpieczenie jest potrzebne i zostały spełnione te przesłanki, to oznacza, że ta ochrona się wydłuża tej osoby doświadczającej przemocy. Proszę Państwa, istotne jest też to, że sąd został zobligowany do tego, aby taki wniosek o zabezpieczenie został rozpoznany w terminie 3 dni. To też jest istotne, tak? Że to nie tak, że się czeka tygodniami, miesiącami, tylko 3 dni. Proszę Państwa, też myślę, że takim rzeczywiście istotnym rozwiązaniem wprowadzonym jest to, że sąd pierwszej instancji, jeżeli jest prowadzona właśnie sprawa w trybie artykułu 11, ma obowiązek rozpoznać tę sprawę i zakończyć postępowanie w terminie miesiąca. Natomiast sąd drugiej instancji, o ile oczywiście zostanie złożona apelacja, również ma wyznaczony jedynie miesiąc na to, żeby rozpoznać sprawę. Więc tutaj myślę, że też jest duża szansa, żeby właśnie, no, że tak powiem, wyjść z tego zaklętego kręgu, że te sprawy się toczą rzeczywiście miesiącami, czy też jeszcze dłużej. A ku temu, bo może ktoś zapyta, no tak, ale jakie są realne możliwości ku temu, żeby rzeczywiście sąd tak szybko rozpoznał tę sprawę. Otóż tutaj wprowadziliśmy z kolei takie rozwiązanie, które mówi o tym, że w każdej sytuacji sąd może liczyć na pomoc policji. Policja została zobligowana do tego nie tylko w kwestii doręczeń, bo to jest, myślę, bo to też chyba takim dużym też kwestią, która rzeczywiście była taką, która hamowała te rozpatrywane przez sądy sprawy, było właśnie to, że był kłopot, no bo awizo, ktoś nie odbierze, jest tydzień, potem podwójne awizo, jest kolejne 2 tygodnie, więc siłą rzeczy, nawet jeżeli sąd chciał jak najszybciej działać w danej sprawie, to po prostu te przepisy formalne mu na to nie pozwalały. Tutaj, jeżeli jest taka możliwość, że policja ma obowiązek doręczenia szybkiego tej korespondencji, która jest wysyłana przez sąd, myślę, że to wprowadza taką realną możliwość jak najszybszego wprowadzenia rozwiązań. Proszę Państwa, kolejną kwestią jest na przykład to, że sąd może też liczyć na tę pomoc policji, na przykład poprzez ustalenie jakiegoś adresu świadka. Jeszcze teraz już sekundeczkę, tylko patrzę, tak, czy o czymś nie zapomniałam. Też myślę, że jest istotna taka kwestia, która została wprowadzona również w tej procedurze, że o ile jest wydany taki nakaz, zakaz przez policję, jest policja zobligowana do tego, aby zawiadomić sąd opiekuńczy i sąd opiekuńczy ma obowiązek wszczęcia postępowania odnośnie ewentualnego konieczności działania, jeżeli oczywiście no, w danej rodzinie są małoletnie dzieci. I tutaj też w tej sytuacji może nawet doprowadzić do tego, może sąd wydać takie orzeczenie, że ten kontakt z tym sprawcą przemocy tego dziecka może być w ogóle uchylony, może być w ogóle zakazany. Więc myślę, że to też pozytywnie wpływa na to, że rzeczywiście ta ochrona tych osób doświadczających przemocy, jeżeli nie tylko tej osoby dorosłej, ale nawet dziecka, jeżeli nawet to dziecko nie jest bezpośrednio nie doświadcza tej przemocy, ale samo to, że patrzy powiedzmy na to, jak mama jest krzywdzona, tak, czy ojciec, no bo tutaj też nie możemy, ja przepraszam za tutaj taką generalizację, ale oczywiście no, najczęściej, tak jak wynika ze statystyk, ofiarami przemocy są kobiety, ale oczywiście no, nie możemy zapominać, że czasami niestety działa to w drugą stronę i w związku z tym nie możemy tutaj generalizować. Proszę Państwa, takie postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Myślę, że to też jest bardzo ważna kwestia, tak? Że nie trzeba czekać na to, że ono kiedyś tam się uprawomocni, będzie jeszcze druga instancja. Jest ono skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Ale sąd może je zmienić lub uchylić w razie zmiany okoliczności, nawet gdy jest prawomocne.
Proszę Państwa, mając na względzie konieczność respektowania orzeczeń sądowych oraz decyzji policji, żandarmerii wojskowej, w ustawie dokonano nowelizacji również kodeksu wykroczeń poprzez dodanie nowego typu czynu zabronionego, właśnie dotyczącego niestosowania się tej osoby, wobec której został wydany ten nakaz, zakaz policji bądź też to orzeczenie sądu, i zostało spenalizowane takie działanie. Taki czyn został poddany możliwości ewentualnie orzeczenia kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo dla wzmocnienia skuteczności tego rozwiązania wprowadzono zmianę w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie, polegającą na zastosowaniu trybu przyspieszonego wobec sprawców tego wykroczenia. I to tak troszeczkę w pigułce Państwu przekazałam te rozwiązania, które zostały wprowadzone w kodeksie postępowania cywilnego, i myślę, że też, jak już zasygnalizowałam, taka zupełne nowum, które naprawdę zostało oparte na rozwiązaniach najlepszych, myślę, funkcjonujących w Europie. To jest, myśmy opierali te swoje rozwiązania na prawie czeskim i prawie austriackim. I dołączyliśmy, myślę, tak jak pan minister zauważył, do takiego elitarnego grona właśnie tych krajów, które mają takie rozwiązanie już bezpośrednio decydujące o tym, że rzeczywiście ta ochrona tej osoby doświadczającej przemocy jest taka natychmiastowa, czyli wprowadzono do ustawy o policji, odpowiednio do ustawy o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych, właśnie tej możliwości, aby policjant bądź żołnierz żandarmerii wojskowej miał prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Proszę Państwa, bardzo ważną jest kwestią jest to, że do tego, jeżeli taki policjant jedzie na interwencję i stwierdza, że są przesłanki ku temu, aby wydać taki nakaz, zakaz, nie jest potrzebna zgoda tej osoby pokrzywdzonej. Bo proszę Państwa, też z tego, co się dowiedzieliśmy, i myślę, że Państwo też macie takie same spostrzeżenia, że często te osoby pokrzywdzone po prostu obawiały się ewentualnie złożyć jakiś zeznań przeciwko właśnie temu sprawcy przemocy, przeciwko członkowi rodziny, no bo jak to, żeby, przecież to nie można tak, żeby przeciwko na przykład, nie wiem, mężowi, żonie zeznawać, i w związku z tym też to skutkowało tym, że niestety nawet przed sądem zdarzało się, że taka osoba, która została pouczana przed sądem, jeżeli chodzi o procedurę karną, tak, jeżeli został złożony akt oskarżenia do sądu, taka osoba decydowała się niestety, przecież przysługuje jej takie prawo, na odmowę składania zeznań, i tutaj sąd był, no, rozkładał ręce, nie miał możliwości działania. Natomiast tutaj to rozwiązanie jest takie, że jeżeli policja stwierdza, że zostały te wspomniane przesłanki, nie jest potrzebna do tego zgoda osoby pokrzywdzonej. Proszę Państwa, taki nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie. Nakaz lub zakaz są natychmiast wykonalne, to myślę, że to też jest bardzo istotna kwestia. A policjant w takim nakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. I tutaj wskażę może jeszcze tak szybciutko, proszę Państwa, w jakich okolicznościach policjant może wydać taki nakaz lub zakaz. Otóż może go wydać podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu. I druga taka opcja to jest taka, że może go wydać w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, ale też kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w związku z wykonaniem ustawowych obowiązków. I tutaj też są te osoby przesłuchiwane na okoliczność właśnie ewentualnego tego zdarzenia. Też, proszę Państwa, wprowadziliśmy taką możliwość, że może być również w tym zakresie przesłuchane małoletnie, może zostać przesłuchany małoletni, ale taką osobę małoletnią, która w chwili przesłuchania
nie ukończyła 15 lat, można przesłuchać tylko wówczas, gdy jej zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności gdy jest jedynym świadkiem zdarzenia i wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach na wniosek policji. I tutaj też, ja już może tutaj szkoda nam troszeczkę czasu, ale tylko chciałam zaznaczyć, że została również wprowadzona taka szczególna procedura ku temu właśnie, żeby rzeczywiście to przesłuchanie takiego małoletniego świadka zdarzenia było no, jak najmniej traumatyczne dla tego małoletniego człowieka, proszę Państwa. Oczywiście wprowadzono też całą taką procedurę, policjant ma obowiązek sporządzenia protokołu, w którym oczywiście wszystkie czynności, które są podejmowane przez policję, będą zapisane, jest wprowadzona specjalna procedura doręczenia tego nakazu, zakazu w sytuacji, kiedy na przykład taka osoba nie chce podpisać tego nakazu, nie chce przyjąć do wiadomości, że został wydany wobec niej zakaz, ale też taka sytuacja, kiedy tej osoby, tego sprawcy przemocy nie ma w domu, bo taka też sytuacja może być, bo też nadal często spotykamy się z takimi sytuacjami, że policja zawiadomiona o tym, że dzieje się źle w domu, na przykład przez sąsiadów, jest jakaś awantura, przyjeżdża na miejsce i po prostu ten sprawca przemocy ucieka z domu, tak? Więc tutaj taka sytuacja też nie może, jeżeli rzeczywiście są spełnione inne przesłanki, nie może wpływać na to, że takiego nakazu, zakazu, takiej decyzji policjant nie będzie mógł wydać. Więc jest sporządzony taki protokół, przygotowaliśmy również, jest przewidziana taka procedura dla możliwości zabrania ewentualnie na te 14 dni przez taką osobę przedmiotów, które służą. I tutaj ustawodawca, choć ogólnie jednak wskazał zakres tych przedmiotów, które mogą zostać zabrane przez takiego sprawcę przemocy. Są to przedmioty, które służą temu sprawcy przemocy do osobistego użytku. Są to przedmioty, które służą do wykonywania pracy, bądź też stanowiące własność tego sprawcy stanowią własność zwierzęta domowe. Jest ustalona procedura ewentualnego, bo tylko raz taka osoba może ponownie wrócić do mieszkania w okresie tych 14 dni. Jest wprowadzona procedura też, gdzie jest policja zobligowana do tego, żeby na bieżąco sprawdzać, czy ewentualnie ten nakaz, zakaz jest przestrzegany. Przynajmniej trzykrotnie w okresie obowiązywania tego nakazu, zakazu jest zobowiązana do tego policja. Natomiast takiej osobie przysługują prawa temu sprawcy przemocy do tego, żeby zaskarżyć taki nakaz, zakaz, czyli to nie jest taka arbitralna decyzja policji, ponieważ w terminie 3 dni może ten sprawca przemocy złożyć zażalenie do sądu i również w terminie 3 dni sąd jest zobligowany do tego, aby takie zażalenie rozpoznać. Proszę Państwa, taki nakaz, zakaz traci moc po upływie 14 dni od ich wydania, czyli to jest taka standardowa sytuacja, że nakaz, zakaz trwa 14 dni, chyba że ewentualnie został przedłużony przez sąd w tym postępowaniu, na które wskazywałam wcześniej, które zostało uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, czyli kiedy został złożony wniosek o zabezpieczenie poprzez przedłużenie tego wydanego nakazu zakazu, czyli tak jak powiedziałam wcześniej, jest ta możliwość jeszcze dalszej ochrony tej osoby doświadczającej przemocy w rodzinie. Oczywiście taka sytuacja, kiedy wobec takiej osoby byłoby zastosowane tymczasowe aresztowanie, również ten nakaz zakaz traci moc. Proszę Państwa, tak bardzo pokrótce przedstawiłam Państwu te rozwiązania, które zostały wprowadzone. Mam nadzieję, jestem bardzo ciekawa dyskusji i Państwa zdania na ten temat, jak Państwo w praktyce tutaj oceniacie funkcjonowanie ustawy. Jesteśmy tutaj otwarci, jak najbardziej bardzo cenne będą dla nas Państwa uwagi. Będziemy bardzo z uwagą do nich podchodzić i też będziemy jak najbardziej je rozpatrywać tak, żeby po prostu ta ustawa spełniała swój cel, czyli żeby po prostu pomagała tym osobom, które doświadczają przemocy i głęboko wierzę, że ta ustawa po prostu się przyczynia do tego. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Dla upewnienia tylko zapytam, czy jeszcze któraś z Pani przedstawicielek Ministerstwa Sprawiedliwości chciała coś dodać, czy też dopuszczam do głosu kolejną osobę?
Wnioskuję, że chyba nie. Wobec tego, proszę Państwa, czas na wystąpienie pana prokuratora, przepraszam, Jacka Chmielewskiego z prokuratury rejonowej w Puszczu. Panie prokuratorze, bardzo proszę, słyszę, że już mikrofon włączony, więc słuchamy. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, niewątpliwie ważny i interdyscyplinarny, choć wydaje się, że instrumenty prawne i świadomość prawna stanowią niejako fundament dla zwalczania przemocy w rodzinie. Ja z 30 kwietnia 2000 funkcjonujące rozwiązania, które szczególnie w zakresie procedury karnej coraz odważniej i skuteczniej są stosowane i w tym zakresie chciałbym skupić się w swojej krótkiej wypowiedzi na dokonaniu swoistej analizy rozwiązań dotychczas funkcjonującej, ale oczywiście każdy nowy instrument prawny, który ma umożliwić skuteczniejszą walkę lub przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy przyjmować z zadowoleniem i z nadzieją. I tak też ja te nowe instrumenty przewidziane w ustawie przyjmuję. Natomiast przechodząc do analizy takiej de lege lata rozwiązań dotychczas obowiązujących, chciałbym zwrócić uwagę, szczególnie oczywiście rozwiązań dotychczas obowiązujących w płaszczyźnie procedury karnej, bo no niewątpliwie przemoc w rodzinie jest przestępstwem, jest przede wszystkim przestępstwem, więc tutaj jakby prym zawsze wiedzie procedura karna. Oczywiście prawdziwe jest założenie, że nie każda przemoc stanowi przestępstwa, a więc również rozwiązania w sferze procedury cywilnej są niezbędne i one uzupełniają cały system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków przemoc traktowana jest jako przestępstwo, bo jest przestępstwem poważnym, a więc jakby tutaj obracamy się w sferze procedury karnej przede wszystkim. A więc jakby pokrótce zwracając uwagę na takie trzy podstawowe pola aktywności prokuratury w zakresie interwencyjnego reagowania na przestępstwo i zwalczania przestępczości. Pierwsze podstawowe i zasadnicze pole aktywności to jest kwestia stosowania środków zapobiegawczych w toku nadzorowanych lub prowadzonych śledztw i dochodzeń. Niewątpliwie policja dysponuje, współpracująca z prokuraturą, jak i prokuratura, możliwością zatrzymania sprawcy przestępstwa na 48 godzin i w tym czasie prokurator ma prawo po przedstawieniu zarzutów zastosować środki zapobiegawcze, takie, które mają zabezpieczyć, zapewnić prawidłowy tok postępowania, ale także, co bardzo ważne, chronić właśnie osoby pokrzywdzone przestępstwem. I takie środki ustawodawca przewidział. Są trzy podstawowe środki zapobiegawcze stosowane w toku procedury karnej, które mają szczególne zastosowanie w przypadku przestępczości przemocy w rodzinie. Pierwszy zasadniczy środek, który stosujemy, to jest przede wszystkim dozór policji połączony z zakazem zbliżania i kontaktowania się do osoby pokrzywdzonej. Ten dozór bardzo często łączony jest z drugim środkiem zapobiegawczym, środkiem polegającym na nakazie opuszczenia lokalu. Prokurator ma prawo zastosować na 3 miesiące nakaz opuszczenia lokalu. Jest to również działanie sprawne, jest to również działanie natychmiastowe, ponieważ jakby osoba zatrzymana przez policję po złożeniu zawiadomienia, jakby no nie wraca już do domu. Wraca wyłącznie po rzeczy osobiste wraz z policją i opuszcza lokal na 3 miesiące. Ten środek zapobiegawczy można przedłużyć na kolejne 3 miesiące, natomiast tutaj już te przedłużenie jest w kompetencji sądu. Natomiast oba te środki, czyli dozór policji z zakazem zbliżania i kontaktowania, a także nakaz opuszczenia lokalu, są w mojej ocenie
po pierwsze coraz odważniej stosowane przez prokuratorów, częściej stosowane, ale są też skuteczne, ponieważ wprowadzony został przepis bardzo, bardzo zasadnie, który stanowi o tym, że łamanie owych zakazów lub nakazów jakby obliguje prokuratora do zastosowania środka zapobiegawczego bardziej skutecznego, w domyśle surowszego. De facto tym najsurowszym środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Tymczasowe aresztowanie stosuje sąd na wniosek prokuratora. Jest to jedyny środek zapobiegawczy, który pozostał jakby w kompetencji wyłącznej sądu, natomiast stosowany jest na wniosek prokuratora. I rzeczywiście w praktyce mamy takie sytuacje mają miejsce, że osoby, które nie stosują się do zastosowanych środków łagodniejszych, nieizolacyjnych w postaci zakazów zbliżania, kontaktowania lub nakazu opuszczenia lokalu, są ponownie zatrzymywane i tymczasowo aresztowane. Ja muszę powiedzieć, że w prokuraturze, w której ja pracuję, ta skuteczność naszych wniosków o stosowanie tymczasowych aresztów, jeżeli chodzi o sprawców przemocy w rodzinie, jest stuprocentowa. To znaczy się nie zdarzył mi się przypadek taki, żeby sąd nie uwzględnił mojego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w przypadku złamania zakazu lub nakazu zbliżania lub też nakazu opuszczenia lokalu. Ważne jest też, że oczywiście w przypadku przemocy szczególnie drastycznej, brutalnej, te tymczasowe aresztowanie możemy stosować już na samym początku postępowania. Wcale nie ma takiej konieczności, żeby stosować dozór lub też nakaz opuszczenia lokalu. Oczywiście tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że dotychczas obowiązujące rozwiązania w zakresie środków zapobiegawczych, o których w tej chwili mówię, będą skuteczne i będą w dużej mierze wystarczające w zakresie tej interwencyjnej pomocy, tylko pod warunkiem takiej spójności i koordynacji działań policji i prokuratury, ale także współpracy pokrzywdzonego. To też trochę w nawiązaniu do słów pani sędzi. Rzeczywiście w procedurze karnej dość ważna jest współpraca osoby pokrzywdzonej, ponieważ bardzo często to tych osób pokrzywdzonych zależy od stosowania środków zapobiegawczych i pokrzywdzonego, żeby tą sytuację trudną, która są w kodeksie postępowania karnego, w dużej mierze są skuteczne. Zresztą zdecydowanej większości przypadków podejrzani, wobec których zastosowano te środki, stosują się do owych zakazów. Bardzo rzadko zdarza się łamanie owych zakazów. Oczywiście to jest to pole aktywności związane z postępowaniem przygotowawczym, śledztwem lub dochodzeniem, natomiast oczywiście na etapie postępowania sądowego sąd również stosuje owe środki zapobiegawcze, je przedłuża lub stosuje niezależnie od wcześniej stosowanych, no i oczywiście dysponuje całym instrumentarium środków karnych przy wyrokach skazujących. Oprócz kar, szereg środków karnych umożliwia utrzymanie, przedłużenie często na wiele lat owych zakazów zbliżania, kontaktowania lub przebywania w określonych miejscach. To też są cenne instrumenty prawa karnego. Drugie takie pole aktywności prokuratury w tej płaszczyźnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o tym już mówiła też pani sędzia, to jest tak zwana działalność pozakarna. Jakkolwiek domeną działalności prokuratury jest ściganie przestępstw, bo to jest nasze podstawowe zadanie, to ustawodawca nakłada na prokuratorów także inne obowiązki. Prokurator jest także rzecznikiem interesu społecznego, ma stać na straży praworządności, praw obywateli i interesu społecznego. Jeżeli te prawa obywateli, praworządność, interes społeczny wymagają interwencji, ingerencji w postępowanie cywilne lub administracyjne, prokurator również zobowiązany jest do
tego typu interwencji. W każdej prokuraturze rejonowej, ale także w prokuraturach okręgowych jest wyznaczone samodzielne stanowisko prokuratora lub też grupy prokuratorów zobowiązanych do prowadzenia, nadzorowania postępowań wyjaśniających z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. I tutaj to jest bardzo cenny instrument, ta możliwość inicjowania postępowań cywilnych i uczestnictwa w tych postępowaniach, albowiem w praktyce bardzo często zdarza się, że prokuratorzy inicjują postępowania cywilne, także postępowania opiekuńcze i postępowania rodzinne, na przykład składając wnioski o tak zwany wgląd w sytuację rodziny. Wgląd w sytuację rodziny, czyli de facto o wydanie odpowiednich zarządzeń na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które mają w jakiś sposób ingerować w sprawowanie władzy rodzicielskiej lub na przykład wykonywanie kontaktów. Prokurator może mieć wpływ na orzeczenia odnośnie ograniczenia lub pozbawienia tej władzy lub kontaktów. Ale także prokurator, o czym również była mowa, może inicjować lub brać udział w postępowaniach cywilnych w przypadku tych, powiedzmy tutaj w cudzysłowie, eksmisji przemocowych i zapewne w praktyce ten udział będzie brał prokurator. Jeżeli tylko będzie wymagała tego ochrona praw obywateli, szczególnie małoletnich obywateli, interes społeczny, ochrona praworządności, prokurator może brać udział w postępowaniach cywilnych i rodzinnych, prawie wszystkich, i taki udział często jest realny. I tutaj, tak jak mówię, już prokurator nie występuje jako organ ścigania przestępstw, ale jako organ szeroko rozumianej ochrony prawnej i rzecznik interesu społecznego, co bardzo często umożliwia jeszcze bardziej skuteczną ochronę w sytuacji, gdy postępowanie karne z różnych powodów nie może się toczyć lub nie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, na przykład z powodów trudności dowodowych i ograniczeń formalnych, zdarzają się takie sytuacje, że jakkolwiek postępowania są umarzane, to prokurator dostrzega nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, nieprawidłowości na przykład w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, nieprawidłowości w relacjach rodzinnych i występuje z wnioskiem do sądu rodzinnego o wgląd w tą sytuację rodziny i ewentualnie ograniczenie lub pozbawienie prawa kontaktów, czy też samej władzy rodzicielskiej. Ale oczywiście spektrum możliwości ingerencji w zakresie spraw opiekuńczych jest o wiele szerszy i o tym również warto pamiętać i warto wiedzieć, że w każdej prokuraturze wyspecjalizowany prokurator ma w zakresie swoich obowiązków czuwanie nad prawidłowością tych postępowań i inicjowanie postępowań w sprawach, których uważa za niezbędne. No i trzecia, taka najmniej jakby znana płaszczyzna czy pole aktywności prokuratorów, to jest udział prokuratorów w pracach zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które funkcjonują na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w każdej gminie. Są to zespoły, jak sama nazwa mówi, interdyscyplinarne, czyli grupujące specjalistów z różnych dziedzin. Zazwyczaj są to pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, są to kuratorzy, prawnicy, często lekarze, no i także prokuratorzy. Udział prokuratora nie jest obligatoryjny w pracach tych zespołów interdyscyplinarnych, ale jest przepisami prawa dopuszczony i myślę, że jest bardzo pożądany. Sam z własnego doświadczenia, z uczestnictwa w pracy w trzech zespołach interdyscyplinarnych, wiem, że zespoły te są bardzo cennym źródłem wiedzy o zjawisku przemocy, ale także dzięki pracy w zespole, dzięki kontaktowi, dzięki szkoleniu ze specjalistami z różnych dziedzin, funkcjonowanie systemu, o wiele lepiej zrozumieć można funkcjonowanie systemu instytucji pomocowych, ale także, co bardzo ważne, takie funkcjonowanie psychiczne czy często psychopatologiczne osób doświadczających przemocy w rodzinie. A rozumienie zjawiska przemocy i rozumienie osób doświadczających przemocy, zazwyczaj nieincydentalnej, długotrwałej, przemocy od osób najbliższych, jest bardzo ważne, bo ono
rozumienie funkcjonowania psychicznego osób doświadczających przemocy pomaga o wiele skuteczniej prowadzić postępowania karne, bo pomaga rozumieć zachowania tych osób. Trzeba mieć tą wiedzę, że osoby doznające przemocy prezentują cechy i zachowania, które bardzo często ciężko jest zrozumieć w otoczeniu. Choć formalnie są to osoby zdrowe, to jednak zachowują się na co dzień inaczej niż ludzie, niż osoby, które tej przemocy nie doświadczają. Często doświadczają syndromów związanych z długotrwałym pokrzywdzeniem przemocą, które wpływają bardzo istotnie na ich zachowania. I dlatego te osoby bardzo często my postrzegamy, choć nie zawsze słusznie, jako niekonsekwentne, takie, które składają zawiadomienia, a potem je wycofują, jako osoby, które nie wiedzą tak naprawdę, czego chcą. Tymczasem, znając istotę i problem przemocy, i jakby konsekwencje w sferze psychicznej, emocjonalnej, która ta przemoc wywołuje, my jesteśmy w stanie niejako przewidzieć zachowania. My, mówię tutaj o policji, o prokuratorach, przewidzieć zachowania tych osób, które w bardzo różny sposób mogą się zachować. Proszę bowiem pamiętać, że jednym z podstawowych problemów w przypadku przemocy w rodzinie jest kwestia wieloaspektowego uzależnienia osób pokrzywdzonych od sprawców. To jest uzależnienie nie tylko materialne czy finansowe, które jest jakby oczywiste, ale to jest takie uzależnienie także emocjonalne. To jest uzależnienie także prawne, ponieważ osoby, które doświadczają przemocy i osoby, które są sprawcami, łączy nie tylko wspólny majątek, często wspólne mieszkanie, wspólny kredyt, ale także dzieci i władza rodzicielska nad tymi dziećmi, która musi być jakoś uregulowana. Więc te więzy zależności są często bardzo silne i one bardzo utrudniają podejmowanie decyzji o wyzwoleniu. Te osoby, proszę pamiętać, że choć są po jakby dwóch stronach barykady, są sprawcami i ofiarami, są jednocześnie dla siebie najbliższe, a przynajmniej takowe były kiedyś. Tak więc one często tak samo nienawidzą, jak i kochają swoich sprawców, tak samo boją się swoich sprawców, jak i boją się o tych sprawców. Tak samo jakby pragną wyzwolenia z tej przemocy, jak i tego wyzwolenia się obawiają. A więc jakby te wszystkie zjawiska psychologiczne, które towarzyszą przemocy, syndromy, których doświadczają osoby silnie związane ze sprawcami, a jednocześnie uzależnione od nich, bardzo utrudniają prowadzenie postępowania karnego, często powodują, że my tutaj tracimy bardzo cenny materiał dowodowy. Warto bowiem pamiętać, że w procedurze karnej, jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, materiał dowodowy często opiera się przede wszystkim na zeznaniach osób pokrzywdzonych, ale także zeznaniach świadków. I bardzo często zarówno osoby pokrzywdzone, jak i świadkowie są to osoby najbliższe dla sprawcy. Najbliższe dla sprawcy, a więc osoby, które mają prawo zgodnie z procedurą karną skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. I jeżeli nawet złożą zeznanie wyczerpujące i pełne, a w kolejnym etapie postępowania złożą oświadczenie o odmowie składania zeznań, wówczas my tracimy w sensie formalnym te zeznania wcześniej złożone. I dlatego też to jest tak ważne rozumieć i jakby mieć tą wiedzę o możliwych zachowaniach osób pokrzywdzonych. Praca niewątpliwie w zespołach interdyscyplinarnych zapewnia o wiele większą świadomość problemu, jakby pozwala lepiej zrozumieć, ale także pozwala jakby poznać lepiej system instytucji pomocowych. Oczywiście ja jeszcze może tutaj dwa słowa wyjaśnienia. To nie jest tak, że materiał dowodowy w sprawach o przemoc w rodzinie opiera się wyłącznie na zeznaniach. Zresztą, żeby przeciwdziałać zjawisku odmowy składania zeznań na dalszych etapach postępowania, właśnie po to stosujemy zakazy zbliżania, kontaktowania i nakazy opuszczenia lokalu, także po to, żeby sprawca nie miał za bardzo możliwości wpływania na osobę pokrzywdzoną w tym zakresie. Natomiast jak rozumiemy i przewidujemy możliwość cofnięcia zeznań,
zeznań, to możemy niejako wyprzedzać kroki w celu pozyskania innego materiału dowodowego, na przykład w celu przesłuchiwania świadków ze słyszenia, takich świadków, którzy są osobami obcymi dla sprawców i dla osób pokrzywdzonych, a tym samym nie mogą skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań na późniejszych etapach postępowania. Oczywiście możemy pozyskiwać materiał dowodowy z nagrań, zapisów, z opinii biegłych i wszystko to robimy. Natomiast niejednokrotnie zdarza się, że bezpowrotnie na skutek rezygnacji z udziału w postępowaniu, czyli odmowy składania zeznań przez osoby pokrzywdzone, ale także przez najbliższych świadków, tracimy bezpowrotnie materiał dowodowy i często niestety to postępowanie musi zakończyć się umorzeniem. Wtedy właśnie bardzo ważną instytucją jest instytucja tej działalności pozakarnej prokuratury, a więc możliwości składania wniosków i powództw do sądu cywilnego, w tym rodzinnego, i jakby tutaj wykorzystania możliwości sądu ingerencji w sytuację rodziny. Ja chcę tylko podsumowując powiedzieć, że oczywiście jako prokurator zazwyczaj dostrzegam w przemocy przestępstwa, a zatem rodzą się we mnie pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o taką możliwość samodzielnego stosowania zakazów i nakazów opuszczenia lokalu przez policję, niejako w oderwaniu od procedury karnej. Natomiast dostrzegam ogromny potencjał w tych nowych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o nowelizację właśnie procedury cywilnej i, co jest bardzo ważne, o nowelizację i rozszerzenie zakresu stosowania artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, także na takie sytuacje, że ta eksmisja przemocowa może być zastosowana w sytuacji, gdy ofiara nie zamieszkuje już wspólnie ze sprawcą. Bo jakże często zdarza się taka sytuacja, że zanim osoba pokrzywdzona złoży zawiadomienie o przestępstwie, ucieka z domu. I w takiej sytuacji możliwości stosowania środków zapobiegawczych przez prokuratora są ograniczone, a przynajmniej w doktrynie pojawiają się dość istotne wątpliwości co do możliwości stosowania nakazu opuszczenia lokalu z uwagi na to, że ten nakaz dotyczy osoby wspólnie zamieszkującej. W sytuacji, gdy osoba wcześniej pokrzywdzona opuściła ten lokal, no tego wspólnego zamieszkiwania już nie ma. I tutaj właśnie bardzo cenne rozwiązanie z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, artykuł 11a, który rozszerza zakres właśnie stosowania tej eksmisji, czyli umożliwia stosowanie zobowiązania do opuszczenia lokalu wspólnie czy wspólnie zajmowanego mieszkania, także przez osobę, która stosowała przemoc, a która ten lokal wcześniej opuściła, na przykład z różnych powodów lub też w sytuacji, kiedy to pokrzywdzony ten lokal wcześniej opuścił, uciekając przed sprawcą. To jest bardzo cenne rozwiązanie i myślę, że jakby podsumowując, bardzo ważne, że te dwie procedury, procedura cywilna i procedura karna, zaczynają jakby ze sobą współpracować, mówiąc kolokwialnie i brzydko. To znaczy się, ta nowelizacja świadczy też o nadaniu właściwej rangi problemowi przemocy w rodzinie. Priorytetowe traktowanie tej formy, tej szczególnej formy przemocy niewątpliwie zasługuje na duże uznanie i szacunek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu prokuratorowi. Ja się, proszę państwa, ujawniam na nowo, musiałem się schować, ponieważ jak może państwo zauważyli, gdy byliśmy obaj z panem prokuratorem, to były jakieś zakłócenia techniczne, ale już jestem i z wielką przyjemnością teraz pozwolę sobie zapowiedzieć kolejną osobę. Przypomnę może, że pierwotnie tutaj w tym miejscu miała pojawić się wypowiedź przedstawicieli policji, natomiast w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że niestety w Komedzie nie ma internetu, co w obecnych okolicznościach no utrudni nam zdecydowanie połączenie i ostatecznie po prostu przechodzimy nad tym punktem dalej, a zatem osoba, która miała być ostatnia, nadal jest ostatnia, tylko już tym razem nie poprzedzona policją. Zapraszam zatem panią Martynę Kruszyńską, kryminolog i mediator, członek zarządu Stowarzyszenia OWUM i zespołu interdyscyplinarnego, przepraszam, do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gdyni. Pani Martyna, zapraszam. Pani Martyno, proszę włączyć mikrofon.
Czy teraz słychać mnie? Słychać znakomicie, słuchamy. Super, fantastycznie. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję tutaj też za możliwość wskoczenia na podium prelegentów, że mam możliwość już w tym momencie też się wypowiedzieć i odnieść do tego, co zostało powiedziane przez zacne grono specjalistów. Ja chciałabym przedstawić symptomologię i etiologię właśnie zjawiska społecznego, jakim jest przemoc w rodzinie, na gruncie kryminologii i wiktymologii w odniesieniu właśnie do ustawy antyprzemocowej oraz też odnosząc się do perspektywy osób, które tej przemocy doznają, jak też ona może wpłynąć na podejmowanie przez nich decyzji co do dalszych kroków, żeby zaprzestać temu cyklowi przemocy, który na co dzień doświadczają. Tak więc tutaj też pan prokurator nakreślił po części, jak bardzo ważne jest psychologiczne zrozumienie zachowań czy też mechanizmów obronnych, które prezentują osoby pokrzywdzone właśnie przestępstwem przemocy domowej. I tutaj chciałabym też troszeczkę bardziej zagłębić się w ten temat, bo właśnie dzięki temu osoby, które udzielają tego wsparcia w ramach działalności różnych instytucji systemu pomocowego, pozwalają to wsparcie dostosować do potrzeb osoby pokrzywdzonej. Tak więc zaczynając od przedstawiania tego procesu wiktymizacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, możemy wyszczególnić pierwszy poziom tej wiktymizacji, kiedy to osoba pokrzywdzona ma poczucie, że wszędzie czeka na nią zagrożenie. I to zagrożenie nie tylko czeka na nią w murach, w czterech ścianach jej własnego domu, ale też to zagrożenie czeka na nią w świecie zewnętrznym od różnych instytucji, które są dedykowane ku temu, żeby właśnie taką pomoc tym osobom nieść. I nie zdają sobie z tego sprawy, że chociażby nasze prawo cywilne, prawo karne właśnie przewiduje wiele instrumentów, które mają na celu tutaj poprawić ich sytuację bytową i też sprawić to, aby osoba sprawcy przemocy poniosła konsekwencje za swoje czyny. Drugi poziom wiążący się właśnie z tym procesem wiktymizacji odnosi się do pojęcia wtórnego zranienia, kiedy w dalszym ciągu te osoby, które już doświadczają też tej przemocy w sposób długotrwały, utrwalają w sobie przekonanie, że to one ponoszą winę za to, że doświadczają tej przemocy, mają w sobie gdzieś takie samopiętnowanie i też niejednokrotnie to poczucie winy jest połączone z tym, że to one właśnie prowokują te wszelkie sytuacje, w których dochodzi do tych sytuacji przemocowych. Tak więc to też jest bardzo istotne w zrozumieniu i analizowaniu, jak dotrzeć do takiej osoby, kiedy to trzeba nawiązać relacje z osobą, która zgłasza się bądź też w ramach tutaj czynności interwencyjnych trafia do danej organizacji czy też jednostki pomocowej. I ten trzeci, ostatni poziom wiktymizacji tutaj osoby pokrzywdzonej wiąże się właśnie z przyjmowaniem tożsamości ofiary. Osoba, która właśnie przeszła już te dwa wcześniejsze poziomy wiktymizacji, ma w swoim toku myślenia pewną dychotomię. Z jednej strony mówi o swoim bólu, o swoim żalu, o krzywdzie, którą doświadczyła, a z drugiej strony właśnie oskarża się i nie ma żadnego tutaj zrozumienia dla własnej sytuacji. Tak więc też takie osoby, które
trafiają w końcu tutaj w system pomocowy, w system wymiaru sprawiedliwości, mogą się wydawać niejednokrotnie roszczeniowe, niejednokrotnie też mogą mieć taką postawę, żeby zadziało się coś natychmiastowo i żeby było widać od razu efekty. I myślę, że tutaj też jest to właśnie pole dla tej ustawy antyprzemocowej, gdyż ona ma w sobie zawarte natychmiastowe działania, które mogą zaważyć bardzo na tym, jak taka osoba doświadczająca przemocy będzie czuła się bezpiecznie. I tutaj też w tej ustawie mamy wskazane te 14 dni, kiedy to sprawca przemocy opuszcza miejsce zamieszkania, ma też zakaz zbliżania się do tego miejsca zamieszkania, bo jak tutaj pani sędzia na początku wskazała, te środki mogą być stosowane w tym samym czasie. I tutaj pojawia nam się właśnie ten okres 14 dni, kiedy taka osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może zostać odpowiednio pokierowana, odpowiednio też można się nią zaopiekować i też dzięki tej pomocy prawnej, wsparciu psychologicznemu może zacząć pomału odczuwać tą moc, tą sprawczość i też podejmować odpowiednie decyzje, a i też mieć większe poczucie chęć tutaj współpracy z organami ścigania. To też jest bardzo istotne, żeby policjanci czy też funkcjonariusze żandarmerii byli utwierdzeni w tym, skoro też ponoszą tak dużą odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji, czy wydać taki nakaz bądź też zakaz, być utwierdzeni w tym, że podjęli słuszne decyzje. Tak więc to są na pewno bardzo istotne i kluczowe aspekty zrozumienia i podejścia też chociażby tej interdyscyplinarności, który tutaj wskazał pan prokurator w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, doświadczającymi właśnie przemocy w rodzinie. Tak więc też sięgając pamięcią do klientów, którzy zgłaszali się tutaj po pomoc chociażby do ośrodka pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, który też tutaj w ramach działań Stowarzyszenia OWUM prowadzimy. Najbardziej nasuwają mi się też te przykłady, kiedy to osoby musiały uciekać ze swoich domów wraz z małymi dziećmi, czasami nawet nie pakując do torby nawet najpotrzebniejszych rzeczy, tylko uciekając z tej niebezpiecznej sytuacji tak jak stały. I kiedy do nas trafiały, to oczywiście poza tym takim pierwszym kontaktem, uspokojeniem w tej danej sytuacji, że jesteśmy tutaj, żeby takim osobom pomóc, to oczywiście też była kwestia zapewnienia schronienia, noclegu. I oczywiście zapewniając też to schronienie, ten nocleg, oczywiście tutaj też nawiązując do ewentualnych problemów z niewystarczającą ilością miejsc w placówkach, które właśnie powinny być dostępne na terenie gmin, to była to oczywiście też tutaj taka forma doraźnej pomocy, ale tutaj też w kontekście ustawy przemocowej możemy dostrzec odwrócenie tej sytuacji, że to z mieszkania jest usunięta osoba, która jest odpowiedzialna za krzywdę drugich osób, a nie z tego mieszkania ucieka osoba, która jest krzywdzoną. I to też właśnie niejednokrotnie w takiej sytuacji, kiedy ma pod opieką małoletnie dzieci, które też mogą być wyrwane ze swojego środowiska, bo może też chodzą już do przedszkola, do szkoły, a tutaj nagle trzeba po prostu zmienić miejsce swojego pobytu na jakieś miejsce tymczasowe, które też może pogłębiać traumatyczne doświadczenia. I to tutaj też jest takie istotne w kontekście tych posiadanych rzeczy, czy też posiadanych dokumentów. Mieliśmy taką sytuację, kiedy to pani uciekając w pośpiechu ze swojego domu zostawiła dowód osobisty, czy też inne dokumenty ułatwiające załatwianie innych spraw urzędowych. I tutaj też jest to chociażby
taki kolejny punkt dodający do myślenia, że właśnie jeżeli takie osoby, które w danej sytuacji są zmuszone uciekać ze swojego domu i chciałyby powrócić do swojego miejsca zamieszkania w takim celu, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, zabrać najpotrzebniejsze dokumenty, to ponownie są narażone na to, żeby spotkać sprawcę przemocy i ponownie są narażone na to, że może się zadziać im krzywda, kiedy będą chciały wrócić po te swoje rzeczy, które do nich należą. Tak więc no, tutaj zdecydowanie izolacja sprawcy przemocy w takich sytuacjach wydaje się być bardzo pozytywnym wydźwiękiem tej ustawy. Również też chciałabym zwrócić uwagę na osoby, które są zależne, nieporadne i oczywiście też jest tutaj mowa o osobach z niepełnosprawnościami. Też niejednokrotnie mieliśmy takie sytuacje, kiedy to osoby niepełnosprawne doświadczające przemocy w rodzinie nie miały możliwości przybyć do nas, do ośrodka, jak i też zapewnienie noclegu takiej osobie wiąże się z dosyć sporym przedsięwzięciem, bo i też trzeba zadbać, żeby dane miejsce czy też przetransportowanie takiej osoby wiązało się z dochowaniami też tutaj i ze zwróceniem uwagi na jej szczególne potrzeby. Tak więc zdarzało się, że na przykład nasi specjaliści pojawiali się z pomocą prawną, pomocą psychologiczną u takich osób w czasie, kiedy sprawcy przemocy nie było w domu, bądź też taka osoba dzwoniła do nas w momentach, kiedy ten sprawca właśnie był nieobecny. Tak więc to też była kwestia tego, żeby się wstrzelić w odpowiedni moment, żeby ponownie też tej osoby nie narażać na kolejny akt agresji. Co też jest bardzo istotne w tej analizie kryminologicznej czy też wiktymologicznej, też w nawiązaniu do ustawy, o której dzisiaj mówimy, to też jest podkreślenie, że ta ustawa może zapewnić równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, równość wykorzystywania narzędzi prawnych bez względu na to, jaką ktoś ma płeć, w jakim jest wieku, czy też jaką ma sytuację materialną. Bezsprzecznie statystyki wskazują, że przemoc domowa jest przemocą stosowaną najczęściej wobec kobiet, ale nie możemy o tym zapominać, że też w tej przemocy są dzieci, ale też i mężczyźni. Tak więc tutaj wyważanie stosowania tej ustawy czy też właśnie unikania tego stereotypowego myślenia w takim jednostronnym wzorcu przemocy domowej, że sprawcą przemocy zawsze jest mężczyzna, a osobą doświadczającą tej przemocy zawsze jest kobieta, powinien być tutaj zdecydowanie przełamywany, bo i też ma szansę oczywiście gdzieś to zwalczać, to szeroko zakorzenione pojęcie stygmatyzacji czy też ostracyzmu wobec takich osób, gdzie niestety no, kulturowość czy religijność w danych regionach powoduje, że tak faktycznie się dzieje. I też dzięki tym natychmiastowym środkom jest szansa, żeby te osoby doświadczające przemocy wzmacniać i zachęcać do tego, żeby zgłaszały to, co się dzieje ich w życiu odpowiednim organom i też żeby nie zaprzestawały, jeżeli poczynią jakieś kroki korzystania z tej pomocy. I tutaj oczywiście wiadomo, są te różnice między stosowaniem przemocy przez mężczyzn, która jest bardziej instrumentalna, fizyczna, a też odróżnianiem przemocy kobiecej, która też skupia się na tej przemocy emocjonalnej, czy też kiedy niejednokrotnie chociażby dzieci są wykorzystywane jako karta przetargowa i też mająca na celu gdzieś tam zaburzenia czyjegoś obrazu, pomówienia, czy też kwestii interpretacji różnych wzorców wychowawczych. Ale tutaj myślę, że dzięki wszelkim szkoleniom i też no, interdyscyplinarności, która jest wdrażana
w codzienną pracę specjalistów, czy to właśnie w zakresie pomocy specjalnej, czy to tutaj też przenosząc to już na grunt pracy policji. Jak najbardziej myślę, że już poszła w tym kierunku, żeby osoby, które tutaj też mają obawy, że będzie to wykorzystywane w takich sytuacjach też okołorozwodowych, kiedy niejednokrotnie tutaj pracownicy socjalni przy prowadzeniu grup roboczych spotykają się, że jest taka sytuacja, kiedy to ta karta, ta niebieska karta jest w użyciu jednej, jak i drugiej strony, żeby tutaj były te materiały dowodowe, które gdzieś ukierunkują postanowienia sądów, mających wpływ też chociażby na opiekę i kontakty z dziećmi. Tak więc myślę, że tutaj warte jest podkreślanie tego, że ustawa antyprzemocowa ma być sprawiedliwym narzędziem prawnym, który jest dostępny dla wszystkich. Również o czym chciałabym tutaj wspomnieć, to też jest kolejna grupa osób, o której może się zapomina, ze względu też na to, że są zależne. I mowa jest tutaj o osobach starszych. O osobach starszych, które mają poczucie dużej, dużej bezradności, które są w tej przemocy domowej najczęściej zaniedbywane, ale też i narażone na różne formy agresji, czy to słownej, czy też fizycznej. I jeżeli one doświadczają to od swoich osób najbliższych, to też jest to dla nich takim poczuciem życiowej klęski, jest też poczuciem ogromnego wstydu, więc też chociażby przez podtrzymywany taki sposób myślenia, czy też chociażby ograniczenia związane z problemami zdrowotnymi, czy też mobilnością, powstrzymują ich przed tym, żeby te kroki tutaj, aby polepszyć swoją sytuację bytową, no nie są podejmowane. Tak więc też tutaj, jeżeli znajdzie się osoba życzliwa, chcąca wesprzeć taką osobę, będzie chciała zadziałać i będzie ta interwencja policji, podczas której faktycznie można wydać taki nakaz bądź zakaz, to też na pewno w głowach takich osób starszych będzie się rysowało, co dalej ze mną. Ta osoba, która mnie krzywdzi na co dzień, może jest jaka jest, ale mimo wszystko mam swój dach nad głową i też może pomimo tego codziennego zachowania w jakiś sposób zaspokaja te podstawowe codzienne potrzeby. A jak wiadomo, u osób starszych to też jest myśleniem w takiej pierwszej kolejności, że te takie podstawowe potrzeby bywają niekiedy jedynymi potrzebami. Co też jest takie kluczowe przy analizowaniu ustawy antyprzemocowej i też sytuacji osób starszych, to to, że jest pewna trajektoria przemocy. Więc jeżeli są to osoby, które doświadczały też tej przemocy wcześniej, czy to od małżonków, partnerów, a teraz nagle tej przemocy doświadczają od swoich dzieci, to poza tą wyuczoną bezradnością również też pojawia się to przeświadczenie, że nikt mi nie jest w stanie pomóc. I tutaj znowuż jest to pole dla tej ustawy antyprzemocowej, czy też innych narzędzi prawnych, które może mogą się zrodzić na gruncie tejże ustawy. Również to tutaj było poruszane, to też wszelkie instrumenty prawne, które tutaj działały do tej pory, żeby sprawca przemocy opuszczał miejsce zamieszkania, żeby nie stanowił dalszego zagrożenia. I tutaj też to może powodować pewne wątpliwości, skoro mieliśmy już jakieś wcześniejsze narzędzia prawne, po co nam kolejne, które mogą gdzieś wzbudzać pewne wątpliwości. Tak więc jeżeli chodzi o ustawę o ochronie praw lokatorów, czy też właśnie o te możliwości, które były w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i eksmisji,
tutaj członka rodziny, który stwarzał zagrożenie. Myślę, że też, tak jak i wcześniej, gdzieś to sprawiało narastanie pewnych konfliktów, tak i w tym kontekście ustawy antyprzemocowej możemy to tutaj odnieść chociażby do też tych kwestii pozostawiania własności czy też rzeczy przez osobę, która będzie musiała natychmiastowo opuścić miejsce zamieszkania. I tutaj też mogą, tak jak mówię, rodzić się dodatkowe konflikty, dlaczego pewne rzeczy nie zostaną wydane, czemu osoba pokrzywdzona ma tutaj wyrażać zgodę, co może być z tego domu zabrane bądź też nie. Też oczywiście, tak jak i w tych regulacjach, o których wspomniałam, nakaz bądź zakaz nie powoduje, że osoby, które będą izolowane, tracą tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, jeżeli miały akt własności chociażby, tak? Tak więc tutaj może to zdradzać te konflikty na polu, które buduje przestrzeń dla mediacji. Więc te 14 dni, które właśnie też mają wzmacniać taką osobę, też pomagać osobie pokrzywdzonej podejmować decyzje, co dalej, też za sprawą pracy tutaj zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, mogą wskazywać dodatkowe rozwiązania, którymi właśnie w takich przykładach mogą być mediacje. Tutaj, że tak powiem, te mediacje dzielą środowisko, te mediacje w sprawach, gdzie jest przemoc, dzielą środowisko mediatorów. Mamy tutaj jasne stanowisko też konwencji stambulskiej, gdzie jest jasny przekaz o tym, żeby żadnych alternatywnych metod, form polubownych rozwiązywania sporów przemocy nie stosować, gdyż tutaj jest przewaga siły, przewaga psychiczna, fizyczna jednej ze stron na drugą, co może wpłynąć na to, jakie decyzje będzie podejmowała osoba pokrzywdzona i też może czuć się pod presją, a i też jak tutaj pan prokurator wskazywał, występują te formy uzależnienia, czy to emocjonalnego, czy to też ekonomicznego i te więzy zależności są tutaj bardzo, bardzo duże. Ja wyrażałam gdzieś tutaj swoją opinię i też bazując ją na doświadczeniach współpracy z innymi podmiotami. Tutaj zauważam właśnie duże pole dla mediacji, też na pewno mediacja w tych sytuacjach przemocowych, która właśnie ma też dotyczyć takich spraw jak własności rzeczy ruchomych czy też nieruchomych, ma duże pole, bo też wpisuje się gdzieś tutaj w te kanony psychoterapii prowadzonej właśnie z osobami pokrzywdzonymi, gdyż na pewno tutaj mediacje powodują to, że taka osoba pokrzywdzona może mieć dodatkowe poczucie sprawczości, odpowiedzialności za to, co teraz będzie działo się w jej życiu i też ma szansę aktywnego uczestnictwa w zawieraniu danej ugody i tej treści, jaką ona będzie zawierała. I oczywiście też to może podbudowywać poczucie jej własnej wartości, a i też tutaj poza tym, że właśnie organy wymiaru sprawiedliwości dają taki sygnał, że taka osoba nie jest pozostawiana sama sobie i że też ten sprawca przemocy ponosi odpowiedzialność, to i tak w tym wymiarze postępowania mediacyjnego też tutaj zwiększa się to poczucie odpowiedzialności przez sprawcę, który tutaj może się zobowiązać do przestrzegania norm i podjętych w takiej ugodzie zapisów. A tak więc, jak widać, tutaj ta ustawa antyprzemocowa może być analizowana w różnych aspektach, tworząc też nowe, dodatkowe instrumenty, które będą też wzmacniały sytuację osób pokrzywdzonych przestępstwem. Reasumując,
Ustawa ta przechodzi, że tak powiem, okres próbny, tak jak i osób, które bywają zatrudnione na okres próbny. Za chwilę miną 3 miesiące, od kiedy ta ustawa funkcjonuje w naszym życiu. Fantastycznie, że mamy właśnie dzisiaj sposobność ku temu, żeby zobaczyć, jaki potencjał ma ta ustawa, bo uważam, że tutaj, żeby oceniać jej skuteczność, jest zdecydowanie jeszcze za wcześnie. Co oczywiście jest tutaj też bardzo ważne, to kwestia szkoleń, podnoszenia kompetencji funkcjonariuszy policji, czy to też żandarmerii, które właśnie, nazwijmy to, są na tym pierwszym froncie i to one mają na sobie dużą odpowiedzialność w podejmowaniu tej decyzji, kiedy ten nakaz bądź zakaz ma zostać nałożony na osobę sprawcy. I tutaj myślę, że najbliższe miesiące nam to pokażą i usprawnią tutaj te decyzje. Tak więc myślę, że nagłaśnianie tematu przemocy domowej, nagłaśniania sytuacji, które wiążą się z tą przemocą domową, bo jak widzimy, no, ta przemoc domowa wiąże się z wieloma aspektami, które po prostu mają wpływ na funkcjonowanie osób pokrzywdzonych w ich życiu. Ma szansę na to, żeby też tutaj przerwać cykl ukazujący taki mechanizm niezgłaszania przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, bo na pewno sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, że jeżeli ofiary nie zgłaszają pewnych spraw na policję, mamy, że tak powiem, czarne dziury. Też to nie pozwala na doskonalenie, usprawnianie narzędzi prawnych, które mamy. Też wtedy brakuje tych unormowań, które też właśnie powodują brak zachęcania osób pokrzywdzonych do zgłaszania ich przypadków. To też się ściśle wiąże z tym, że nie ma tej praktyki u osób odpowiedzialnych za to, które takie rzeczy w ramach swoich obowiązków zawodowych muszą ścigać, więc dochodzi też do wtórnej wiktymizacji. A tutaj przy tej wtórnej wiktymizacji, jak wiemy, niejednokrotnie też osoby pokrzywdzone zgłaszają, że jest to dla nich równie traumatyczne doznanie, przeżycie, jak ta długotrwała, bądź te wszelkie akty przemocy, których doświadczają na co dzień. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, za wysłuchanie i tutaj przekazuję głos naszemu prowadzącemu. Bardzo dziękuję, pani Martyno. Proszę nie wyłączać mikrofonu, ponieważ i tak będzie przydatny już wkrótce. Proszę państwa, no to teraz będziemy mieli tę część z dyskusją. U nas w międzyczasie wydarzył się remont, więc jest możliwe, że w momencie, gdy mówię do państwa, zacznie coś wiercić ze ścianą. Takie są uroki, sytuacje nieprzewidziane, gdy mamy do czynienia z wydarzeniami online. Proszę posłuchać, teraz opowiem państwu, jak będzie wyglądać logistyka naszej dyskusji. W tej chwili pomału włączamy mikrofony naszym prelegentom, ponieważ no w pierwszej kolejności, jeżeli mają pytania do siebie nawzajem, to zachęcamy, żeby je zadali. Następnie przypominam państwu o tym, że mogą państwo i mogli już dotąd korzystać z funkcji Raise Hand, więc zachęcam do tego, żeby przy pomocy tego zoomowego narzędzia zgłaszania się skorzystać. Mamy już pierwsze osoby, które zgłosiły się w ten sposób, więc też jeśli mnie słyszy, to poproszę, żeby do tego, że wkrótce udzielimy mu głosu, przygotował się pan Przemysław Rak. Natomiast później, jeżeli już wyczerpie się, że tak powiem, lista mówców, tych, którzy skorzystali z narzędzia zoomowego, korzystać będziemy z tego, że odczytamy niejako wybrane przez koleżanki pytania z czata zoomowego i z Facebooka, te pytania, które po prostu nie zostały niejako odpowiedziane w międzyczasie, te pytania, które były na temat, bo niektóre zdarzyły się nieco poboczne i ja prawdopodobnie lub ktoś z moich kolegów, ale pewnie ja odczytam je i też będę prosił naszych prelegentów o wypowiedź. Natomiast na ten moment mam nadzieję, że w międzyczasie udało nam się powłączać mikrofony. Jeszcze nie wszystkim widzę tutaj. Pani sędzia Szczepanowska potrzebuje, aby mieć mikrofon włączony. I pierwsza sprawa, jeżeli państwo prelegenci macie pytania do siebie nawzajem, to jest ten moment, a ja tymczasem poproszę, żeby państwo korzystali z narzędzia Raise Hand, aby się zgłaszać do kolejki do pytań
zadawanych, że tak powiem, ustaw. Okej, okay, nasi występujący chyba na razie nie zadają sobie pytań nawzajem. Wobec tego ja udzielę teraz głosu panu Przemysławowi Rak, jeśli pan Przemysław nadal z nami jest, widzę go chyba. Panie Przemysławie, proszę się naszykować i już wydaje mi się, że powinien pan być słyszalny, jeśli ma pan pytania, to śmiało. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałem się dowiedzieć w kwestii tej ustawy, która weszła antyprzemocowej, jak wygląda w niej alienacja rodzicielska w okresie okołorozwodowej. O tak. To jest moje pierwsze takie pytanie. Takie ogólne chciałem otrzymać informacje. To wszystko. No tutaj chyba wydaje mi się, że to jest pytanie do pani sędzi Szczepanowskiej, ale nie jestem pewien. Tak, dzień dobry. Nie wiem. Ja może gdyby pan mógł tak bardziej sprecyzować to swoje pytanie, bo nie bardzo wiem, co pan ma na myśli i odpowiedzi, na jakie pytania pan oczekuje i co, nie wiem, co pana tak naprawdę nurtuje, jeżeli chodzi o tę alienację. Jakby pan mógł sprecyzować to pytanie. Jeśli chodzi o alienację rodzicielską w okresie okołorozwodowej, jak to ma się wobec tej ustawy nowej, tak? Ale konkretnie, gdyby pan mógł sprecyzować, bardzo proszę, tutaj swoje jakieś zastrzeżenia, czy też jakieś uwagi, bardzo proszę, bo nie bardzo wiem, w czym pan, na co chciałby pan, żeby uwagę. Chodzi mi o przemoc psychiczną, utrudnienie kontaktu i tak dalej. Czy ogólnie jako całokształt alienacji rodzicielskiej, wszystkie elementy z nią związane? To jest takie ogólne pytanie, więc nie chciałbym do tej dokładnie opisywać. Chodzi mi o ogólną sytuację, o tak, przemoc, jakby nie patrzył, alienacja rodzicielska z przemocą psychiczną, więc to też jest przemoc w rodzinie, tak? Chodzi mi to w czasie okołorozwodowej, bo wiadomo, w okołorozwodowej czy jesteśmy jeszcze małżeństwem, więc o taki aspekt tego. Ja rozumiem, ale tutaj no, ta ustawa jak gdyby trochę nie dotyka jak gdyby tych kwestii, na które pan wskazuje, tak? No bo tutaj no, jest zobligowany do tego policjant bądź żołnierz żandarmerii wojskowej, który przyjeżdża na taką interwencję, żeby po prostu wtedy, kiedy dochodzi do, kiedy stwierdza, że zostały spełnione przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia, bo tutaj musimy też bardzo istotnie zwrócić na kwestię bardzo istotną uwagę, że ustawa antyprzemocowa wprowadza rozwiązanie, wprowadza narzędzia, które mogą być stosowane, ale w takich konkretnych sytuacjach, kiedy dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia, kiedy ta przemoc wywołuje właśnie zagrożenie dla życia i zdrowia. Więc wtedy są stosowane takie instrumenty, o których mówiliśmy. Natomiast nie bardzo widzę, jak należy połączyć to z tym, znaczy jeżeli chyba, że ja mam na myśli kwestie związane z nadużyciami, tak? I kwestia taka, która, bo tutaj też nawet też zapoznawałam się z bardzo ciekawymi Państwa uwagami tutaj na czacie, to Państwo wskazywaliście właśnie na to, że ewentualnie jaka jest możliwość zapobiegania tym nadużyciom, które ewentualnie mogą się rodzić. Tutaj myśmy jak najbardziej bardzo szczegółowo zastanawialiśmy się nad tymi kwestiami, ale nie wiem, czy powinnam odpowiadać tutaj na to pytanie, przynajmniej w tym momencie, czy Państwa to, czy Pana tutaj konkretnie interesuje ta kwestia postępowań rozwodowych, to znaczy, jeżeli to mogę o tyle wskazać, że tak jak powiedziałam, ustawa antyprzemocowa wprowadza taką konieczność, wtedy kiedy policjant wydaje nakaz lub zakaz, a w domu, w rodzinie są małoletnie dzieci, wówczas stąd opiekuńczy jest zawiadomiany i jest zobligowany do tego, aby wszcząć postępowanie właśnie w przedmiocie ustalenia, czy ewentualnie tutaj dobro dziecka nie jest na tyle zagrożone, żeby albo na przykład ograniczyć kontakty rodzicielskie tego sprawcy przemocy z dzieckiem, albo też w sytuacjach już naprawdę takich no, bardzo ekstremalnych, po prostu tych kontaktów zakazać, więc tutaj jak najbardziej jest ogromna rola sądu opiekuńczego, który zawsze ma przecież obowiązek działać
tak, aby zachowane było dobro dziecka w największym wymiarze. I tutaj w tym kontekście, no myślę, że to można jakoś tak to powiązać, ale nie wiem, czy panu chodziło o takie kwestie, bo tak jak powiedziałam, bardzo enigmatycznie pan przedstawił problem, więc nie wiem, czy w sposób tutaj satysfakcjonujący pana tutaj udzieliłam tej odpowiedzi, ale jeżeli panu chodzi o jeszcze inne jakieś kwestie, to oczywiście jestem otwarta, bardzo proszę przekazać. Pani sędzio, ale to rzeczywiście pytanie, które wielokrotnie się przewinęło, więc może rzeczywiście warto je już w tym momencie niejako uwypuklić, a mianowicie właśnie ryzyko ewentualnych wszelkich nadużyć i to, jak ustawa sobie z tym radzi. Gdyby pani zechciała rzeczywiście rozwinąć ten temat, bo to bardzo możliwe, że jest temat, który wielokrotnie się pojawił i odpowiemy na niego niejako na zapas. Dobrze, oczywiście, jeżeli... W tym momencie, tak, rzeczywiście, proszę Państwa, i tutaj też świadczą o tym te wypowiedzi Państwa na czasie, rzeczywiście istnieje to zagrożenie i Państwo wielu przypadkach zwracacie na to uwagę, czy ustawa w jakiś sposób zabezpiecza właśnie takie sytuacje, rzeczywiście może dochodzić do takich patologicznych zachowań, że rzeczywiście takie wezwanie policji, takie wydanie nakazu miałoby jedynie prowadzić do tego, żeby mieć jakiś tam dodatkowy dowód, mówiąc kolokwialnie, właśnie na przykład w takim postępowaniu rozwodowym, prawda? Więc proszę Państwa, pierwsza kwestia, na jaką chciałabym zwrócić uwagę, że proszę wziąć pod uwagę fakt, że takie wydanie nakazu lub zakazu przez policję nie będzie stanowiło takiej arbitralnej decyzji funkcjonariusza policji. Bowiem w celu stwierdzenia, czy zachodzą takie przesłanki do zastosowania naszego tutaj wskazanego przedmiotowego instrumentu, opracowany został szczegółowy tryb zebrania dowodów potwierdzających zaistnienie przemocy. I tak po kolei. Ja tutaj się posiłkuję też ustawą, żeby po prostu nie pominąć jakichś istotnych kwestii. Więc proszę Państwa, proszę zwrócić na uwagę na taki fakt. Wymagane jest zgromadzenie przez policjanta należytych dowodów. Przykładowo w postaci zeznań świadków, przede wszystkim członków rodziny, ale też osób obcych, sąsiadów, kuratorów sądowych, pracowników jednostki organizacyjnej opieki społecznej, bądź dokumentacji medycznej, obdukcji sporządzonej na przykład przez uprawnionych lekarzy, bo przecież taką może dysponować ta osoba doznająca przemocy. Warto również zaznaczyć, że do przesłuchania takiej osoby, czyli tych osób, które ewentualnie... gdzie złożone te zeznania będą stanowiły materiał dowodowy ku temu, żeby policjant mógł stwierdzić, czy rzeczywiście w danym przypadku należy wydać nakaz bądź zakaz, czy też nie. Otóż do przesłuchania takiej osoby stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że tacy świadkowie będą przesłuchiwani pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, która wynosi 8 lat pozbawienia wolności. Bo tutaj też było takie pytanie na czacie, proszę Państwa, właśnie zwróciłam uwagę, że któryś z Państwa napisał, co grozi takiej osobie właśnie, która ewentualnie będzie pomawiała zupełnie niesłusznie takiego domniemanego sprawcę przemocy. Otóż grozi po prostu odpowiedzialność karna 8 lat pozbawienia wolności i każda taka osoba, która będzie przesłuchiwana, będzie pouczona właśnie, że tutaj grozi taki rygor, jeżeli te zeznania będą składane niezgodnie z prawdą. Kwestia kolejna, którą powinien policjant w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki do wydania nakazu, zakazu ustalić, to jest to, że może również wysłuchać osobę stosującą przemoc w rodzinie. Czyli myśmy wskazali tam w ustawie, ustawodawca wskazał, że to wysłuchanie takiego sprawcy przemocy nie jest konieczne, ze względu na to, że na przykład możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że wtedy, kiedy policja przyjeżdża na interwencję, po prostu ten sprawca przemocy, obawiając się właśnie takich konsekwencji, po prostu opuszcza i ucieka mieszkanie, opuszcza mieszkanie i po prostu ucieka. Trudno, żeby, jeżeli policjant stwierdza, że ma inny bardzo istotny materiał dowodowy, byśmy wszyscy łaskawie czekali na powrót tego sprawcy przemocy do domu tylko po to, żeby można było go wysłuchać. Albo też, kiedy na przykład taki sprawca przemocy znajduje się pod wpływem środków odurzających, alkoholu, narkotyków. Oczywistym jest, że wówczas nie będzie taki policjant czekał na powrót tego sprawcy przemocy, jeżeli będzie miał istotny inny materiał dowodowy, który będzie mógł zostać wykorzystany.
ale to też jest jeden z dowodów, który będzie mógł w jakiś sposób zostać zweryfikowany. Ponadto policja przed wydaniem nakazu, zakazu ma prawo zażądać dodatkowych informacji od innych instytucji lub organów w celu ustalenia, czy zachodzą okoliczności właśnie wskazane w artykule 15a ust. 1 ustawy o policji, czyli te, które stanowią przesłankę do tego, aby wydać nakaz czy zakaz. Proszę Państwa, kolejną, myślę, bardzo istotną kwestią jest to, co zostało wprowadzone do ustawy, że takie wydanie nakazu zakazu zostanie poddane kontroli sądu. To nie jest tak, że to jest jakiś sąd kapturowy, że tak powiem, w osobie tego policjanta, który przybywa na interwencję i po prostu już jest, mówiąc, przepraszam za wrażenie, umarł w butach, wydany taki nakaz, zakaz, już nic się nie da z nim zrobić. Jest przewidziana kontrola sądu. Sąd będzie weryfikował dokumentację zgromadzoną przez policjanta. Osobie stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano ten nakaz, przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania. W takim zażaleniu skarżący może domagać się właśnie zbadania prawidłowości przeprowadzenia czynności, zasadności oraz legalności wydanego nakazu zakazu. I tak jak mówiliśmy, tak jak 3 dni ma ten sprawca przemocy na to, żeby złożyć takie zażalenie do sądu, tak i 3 dni ma sąd na to, żeby takie zażalenie rozpoznać. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że to jest natychmiastowa reakcja na to, ewentualnie ta weryfikacyjna przez sąd, czy rzeczywiście ten nakaz, zakaz był wydany przez policję w sposób prawidłowy. Ponadto, proszę Państwa, warto podkreślić, że ustawodawca wskazał, że takie bezpodstawne wydanie nakazu zakazu może wiązać się z odpowiedzialnością służbową funkcjonariusza policji, ponieważ w przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości nakazu lub zakazu sąd zawiadamia o tym przełożonego policjanta, który wydał taki nakaz lub zakaz. Więc oczywiście i dalej już jest wdrażana ta procedura, już taka wewnętrzna policji, już szkoda, że tutaj nie ma pani przedstawicielki Komendy Głównej Policji, bo myślę, że jeżeli Państwa interesuje już dalszy ten aspekt, bo tutaj ja nie chciałabym się w tym zakresie wypowiadać, to już taka pani właśnie już bezpośrednio policjantka mogłaby Państwu więcej informacji na ten temat przekazać, ale ja tylko sygnalizuję, że rzeczywiście takiej odpowiedzialności służbowej osoba, która wydała taki nakaz, zakaz będzie podlegać. Proszę Państwa, myślę, że też jest bardzo istotna taka kwestia, na co zwrócił na samym początku pan minister uwagę, że pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości i też w oparciu i też przy pomocy i też osób od rzecznika, delegowanych od rzecznika praw dziecka i też z Szkoły Głównej Penitencjarystyki i Kryminalistyki w Warszawie, myśmy stworzyli taki zespół, który, proszę nam wierzyć, naprawdę przeprowadziliśmy bardzo szeroko zakrojone takie interdyscyplinarne szkolenia, gdzie naprawdę wydaje mi się, że no, przynajmniej tak chwalono tutaj, potem mieliśmy takie sygnały po tych szkoleniach, że rzeczywiście one były bardzo przydatne, zarówno dla policjantów, dla żandarmerii wojskowej, jak również dla tych osób pierwszego do kontaktu z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie naprawdę były poruszane różne aspekty, nie tylko stricte dotyczące, bo właśnie, że tak powiem, to była moja działka, pana sędziego również Roberta Kowalczuka, który aktywnie również uczestniczył tutaj w tych szkoleniach, ale również innych ekspertów i sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości. Myśmy skupiali się nie tylko na stricte, żeby przedstawić Państwu, którzy uczestniczyli w szkoleniu, nie tylko te kwestie związane właśnie stricte z ustawą antyprzemocową, ale też właśnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Też właśnie były brane pod uwagę, i tutaj byli eksperci, psychologowie, którzy wskazywali na to właśnie, jak należy podchodzić na to, na co uwagę zwracała pani Martyna Kruszyńska, na to, jak należy podchodzić do osób doświadczających przemocy właśnie, którymi są dzieci, którymi są osoby chore, osoby starsze. I właśnie ten cały taki cykl szkoleń miał właśnie pomóc w tym, aby te osoby, których bezpośrednio dotyczą te rozwiązania wprowadzane ustawą antyprzemocową, żeby rzeczywiście im jak najbardziej przybliżyć i żeby miały jak najmniej wątpliwości, jeżeli chodzi
o stosowanie tych narzędzi, bo pewnie to, że będą się takie wątpliwości zdarzać, no to niestety jest to nieuniknione, prawda? Ale wydaje nam się, że te szkolenia rzeczywiście praktykom pomogły. Proszę Państwa, jeszcze bardzo istotna, myślę, że jest kwestia, wprowadzono, istotną kwestią jest taka, że to ewentualne stwierdzenie, czy zostały spełnione te przesłanki dotyczące wydania nakazu i zakazu, policjant będzie miał taką pomoc, która będzie stanowiła o tym, czy rzeczywiście należy wydać nakaz czy zakaz, będzie taki kwestionariusz szacowania ryzyka, który od kilku lat już funkcjonuje, jeżeli chodzi o działalność policji, ale tutaj też na podstawie tego kwestionariuszu on będzie bardzo pomocny, ten kwestionariusz do tego, żeby policjantowi pomóc w podjęciu decyzji. I też jeżeli chodzi o ten kwestionariusz, to no, szkoda, że nie mamy tutaj przedstawiciela policji, bo myślę, że też tutaj istotne kwestie mogłyby być Państwu przekazane w tym zakresie. Ja tylko po prostu sygnalizuję, że na takim kwestionariuszu policjant powinien się opierać. Proszę Państwa, i też myślę, że bardzo istotna kwestia, której też nie powinniśmy pominąć, jest to, że powinniśmy, no to jak nie właśnie policja czy żandarmeria wojskowa powinna właśnie mieć takie instrumenty, aby wydać taki nakaz, zakaz. Myślę, że powinniśmy oprzeć się na takiej wiedzy, doświadczeniu, często przecież opartym na wieloletniej praktyce policjantów, dla których w końcu samo przeprowadzenie interwencji domowej, w tym dokonanie właściwej oceny zastanej sytuacji, nie jest przecież niczym nadzwyczajnym. Nie bez znaczenia jest też również okoliczność, że do wspomnianych interwencji często dochodzi w rodzinach dobrze znanych policji, na przykład objętych regularnym nadzorem dzielnicowego w związku z prowadzoną procedurą niebieskiej karty. Więc też proszę zwrócić na to uwagę, że to nie jest jakiś nowum, nie jest to nic szczególnego dla policjanta, że nagle został rzucony na taką szeroką wodę i zupełnie nie ma, ma nowy instrument, którym w ogóle kompletnie nie wie, jak ma się poruszać, jak go wykorzystać, bo w ogóle sama sytuacja, że idzie, że przybywa na taką interwencję jest czymś nowym. Przecież doskonale wiemy, że to jest po prostu wpisane w działalność policji. Policja po prostu tym się zajmuje. Policja myślę, że też cieszy się takim dużym zaufaniem społecznym nas, bo w końcu jest to formacja, która została stworzona po to, aby ludziom pomagać. Więc myślę, że też no, należy wierzyć w to i mamy ku temu podstawy, żeby po prostu zaufać mądrości, wiedzy i doświadczeniu policjantów. Proszę Państwa, no już tak na koniec, że tak powiem wskazując, musimy zwrócić na to uwagę, że nie można niestety wykluczyć, że znajdą się osoby, które podejmą działania mające na celu sfingowanie właśnie tych dowodów, na przykład po to, żeby je wykorzystać w postępowaniach rozwodowych, tak, bo to najczęściej jest podnoszone przez Państwa, ale proszę Państwa, ewentualna nawet taka obawa, że kiedyś ktoś może wykorzystać te instrumenty w sposób nieprawidłowy, nie może powstrzymywać nas od tego i ustawodawcy od tego, żeby takie rozwiązania wprowadzać. A właśnie rolą policji, prokuratury, na samym końcu już ewentualnie sądu, jeżeli taka sprawa trafi do sądu, wydaje się, że właśnie jest to, aby takie zachowanie demaskować, tak? Aby po prostu wskazywać i rzeczywiście wykrywać te sytuacje, kiedy dochodzi do takich kwestii, że rzeczywiście te nakazy, zakazy i w ogóle te zawiadomienia są niesłuszne i są nadużywane, bo absolutnie nie można do tego doprowadzić, ale tak jak mówię, no, rolą tutaj wszystkich tych organów, które działają, jest to, aby po prostu demaskować takie zachowania, więc wydaje mi się, że te kwestie, które wskazałam przed chwilą i te rozwiązania, które zostały wprowadzone do ustawy, no rzeczywiście spełnią, mam taką nadzieję, że spełnią swoje zadania i rzeczywiście przyczynią się ku temu, żeby takich sytuacji nadużyć było rzeczywiście jak najmniej, najlepiej, żeby wcale, nie wiem, czy to jest możliwe, ale rzeczywiście, żeby ich było jak najmniej. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję Pani Sędzio. Myślę, że dobrze zrobiliśmy właśnie odpowiadając niejako z góry na ten wątek nadużyć, który właśnie często się w czacie pojawiał, więc niejako na zapas odpowiedziała Pani na sporą pulę pytań, które mieliśmy za nadrzu, zarówno z Facebooka, jak i właśnie z czata na Zoomie. Ja Państwu przypomnę, że najlepiej zadać pytanie jest oczywiście i wszcząć dyskusję mówiąc, a zatem właśnie o funkcji Raise Hand.
Być może Państwo nie potrafią skorzystać z niej, więc przypomnę również, że na komputerze robi się to klikając participants i raise hand, a na telefonie w trzy kropeczki i raise hand. Jeśli Państwo nie chcą w ten sposób, to można też się do zadania pytania jakby zgłosić, po prostu napisać na czacie, że chciałoby się coś odezwać, że tak powiem. I tak właśnie zrobił pan Michał Laskowski, który cały czas tutaj z wirtualnie podniesioną ręką czeka i już teraz panu Michałowi udzielam głosu. Panie Michale, czy się słyszymy? Halo, halo. Halo, słyszymy się. Super, pozwolę sobie w międzyczasie opuścić niejako pana rękę i słuchamy pana pytań. Dobrze, ja mam takie pytanie, to jest troszeczkę związane z tym, co pani sędzia odpowiadała, powiązane z również z pytaniem poprzedniego tutaj pana, który zadawał pytanie, a mianowicie chodzi właśnie o kwestię izolowania dzieci, czyli kwestię tego długotrwałego, celowego wykorzystywania czy tam instrumentalnego traktowania dzieci w sytuacjach okołorozwodowych, gdzie procedurze niebieskiej karty już od lat znajduje się właśnie kwestia izolacji dziecka, utrudniania, budowania normalnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem przez jednego z rodziców. Czy aktualne zmiany w prawie będą w jakikolwiek sposób tutaj wspierały właśnie poprawę tej sytuacji? To znaczy do tej pory jest bardzo wiele sygnałów, że policja w żaden sposób nie może podejmować żadnych działań w przypadku właśnie, jeżeli na przykład zostały ustalone kontakty, jeżeli rodzic stawia się w takiej sytuacji, powiedzmy, na ustalony sądownie kontakt, a drugi rodzic uporczywie odmawia, gdzie nawet policja wie, że ktoś jest w domu, nie otwiera, nie chce wydać dziecka, czy nie zezwala na ten kontakt. Czy w tym przypadku i przy tej formie przemocy tutaj przewidziane są jakieś zmiany, czy były jakieś szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych przeprowadzane? To jest jedna kwestia. Drugą kwestią, tutaj pani sędzia powiedziała, że jest kara za fałszywe składanie zeznań. Natomiast nie jest tajemnicą, ponieważ też w szerokiej dyskusji społecznej pojawia się temat, że nie jest to w żaden sposób tak naprawdę penalizowane. To znaczy, że nie ma żadnej kary za składanie fałszywych zeznań w sytuacjach właśnie tak zwanych konfliktów rodzinnych, bo tak to jest nazywane, konflikt rodzinny. To znaczy forma przemocy, na przykład izolacji, jest nazywana konfliktem rodzinnym, gdzie często argumentem za umarzaniem takich spraw jest kwestia silnego wzburzenia, silnych emocji po jednej stronie. I nie jest tajemnicą, bo to się pojawia w różnych dyskusjach, że niestety kara jest tutaj, bardzo rzadko jest wymierzana kara. Zresztą to nie jest tylko problem Polski, bo też sytuacja pojawia się w wielu krajach, w krajach europejskich, również w Australii czy w Stanach Zjednoczonych. Podobne są podnoszone sygnały, jeżeli chodzi o różnego rodzaju programy związane z przeciwdziałaniem przemocy. I troszkę z tym właśnie wiąże się też pytanie, jakie były szkolenia, tutaj pani sędzia wspomniała o szkoleniach interdyscyplinarnych, zespołów interdyscyplinarnych, właśnie w kwestii tych trudnych sytuacji czy kryzysu rodziny, w obrębie rodziny, zarówno w sytuacjach okołorozwodowych, porozwodowych czy szeroko rozumianych kwestii związanych z prawami rodzicielskimi. Bo to nie jest tajemnicą, ponieważ z wielu miejsc, między innymi też w kwestii druku 63, który jest aktualnie procedowany, który ma na celu zmianę prawa rodzinnego, również w polityce były prowadzone dyskusje właśnie na temat tego, że prawa dzieci nie są respektowane tak, jak powinny być respektowane właśnie w takich sytuacjach rodzin przeżywających kryzys. I tutaj trzeba zgodzić się z panią sędzią, że tak, potrzebne są zmiany w prawie. Słusznie, że walczymy z szeroko pojętą przemocą domową, zwłaszcza z tą przemocą fizyczną, gdzie tu
bez dwóch zdań. Statystyki również to pokazują, że no, przemoc domowa jest w Polsce, ona się utrzymuje od lat, pomimo tego, że od lat mamy programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, utrzymuje się taka niemalże na tym samym poziomie od wielu lat. Więc bez dwóch zdań zmiany w prawie są potrzebne. Natomiast pytanie jest takie, czy i w jaki sposób aktualne zmiany chronią rodziny, zwłaszcza dzieci, przed powtarzaniem tego samego cyklu przemocy. Ponieważ jak pokazują raporty z wielu krajów, większość programów antyprzemocowych, które została przyjęta, od lat nie przynoszą żadnych rezultatów. Znaczy konflikt w rodzinie narasta właśnie głównie w sytuacjach różnego rodzaju postępowań cywilnych czy karnych, ale ostatecznie problem w rodzinie nie jest rozwiązywany. Wskazuje to między innymi na to również ostatni raport kuratorów sądowych, który wskazuje, że te konflikty trwają latami. Informacje takie również znajdują się w raportach związanych z procedurą niebieskiej karty, która wskazuje, że przemoc w rodzinie nie jest rozwiązywana. Wielu specjalistów wskazuje, że nie jest udzielana ani żadna edukacja w rodzinie, a większość działań podejmowanych przez zespoły interdyscyplinarne, no szczerze powiedziawszy, no nawet nie wiemy, do jakich działań się ogranicza, natomiast specjaliści wskazują, że brakuje edukacji w rodzinie, brakuje próby załagodzenia tego konfliktu pomiędzy na przykład rodzicami albo byłymi partnerami w sytuacji, jeżeli w rodzinie jest dziecko. Niezależnie od tego, czy rodzice dziecka mieszkają ze sobą, czy nie mieszkają, no im jest należna pomoc, edukacja i pomoc w załagodzeniu tego konfliktu. Natomiast no jak wskazują też statystyki w postępowań cywilnych, w sprawach rodzinnych, zarówno ustalanie kontaktów, no ten konflikt cały czas w rodzinach istnieje wiele lat i przeważnie w tych sytuacjach cierpią dzieci, które no są zakładnikami, jak i ofiarą tego konfliktu. A no to nie jest tajemnicą, że te postępowania cywilne trwają latami. Latami osoby nie otrzymują żadnej pomocy i często przemoc w rodzinie jest ukrywana pod pojęciem konflikt rodzinny. I to tyle. Czyli podsumowując kwestię, no taką wydaje się najbardziej palącą kwestią, jest kwestia uporczywego izolowania dziecka od jednego rodzica, przez rodzica, który mieszka z dzieckiem. No, pytanie jest takie, czy policja otrzymuje jakieś nowe narzędzia, żeby móc respektować prawa dziecka do tego, żeby uczestniczył w życiu drugiego rodzica. Dziękuję. Czyli panie Michale, ja sobie pozwolę jeszcze doprecyzować, bo tam pan cenny głos wniósł w dyskusję, natomiast pytania pojawiły się w nim niejako w międzyczasie, więc dla pewności pytanie to ostatnie i pytanie, o ile pamiętam, w międzyczasie przewinęło się niejako również o szkolenia, prawda? Czy jeszcze jakieś? Tak, pytanie o szkolenia, czyli jakie te szkolenia były przeprowadzane, ponieważ często w dyskusji, tak jak mówię, między innymi jeżeli chodzi o senacki druk 63, który dotyczy zmiany w prawie rodzinnym, często pojawiały się tematy, że zarówno sędziowie, prokuratorzy, jak i zespoły interdyscyplinarne są szkolone. No natomiast zarówno ze strony, z różnych stron, które są zainteresowane zmianą w prawie rodzinnym, no pojawiają się sygnały, że tak naprawdę osoby no nie są w stanie diagnozować, czy tam nie są w stanie rozpoznać tego konfliktu, podłoża tego konfliktu pomiędzy rodzicami. Przyznają fakt, że dochodzi do izolacji. Przyznawany jest fakt, że dochodzi z czasem do eskalacji tego, nazwijmy to na początku, być może występuje konflikt, ale przeradza się to często również w różnego rodzaju dramaty rodzinne. Zarówno w sytuacjach no, drastycznych dochodzi do zabójstw w rodzinie, samobójstw. Więc pytanie jest takie, jakie to są szkolenia, bo my jako rodzice, reprezentuję tutaj grupę rodziców, którzy są dotknięci tym problemem, słyszymy, że są szkolenia, natomiast nasze doświadczenie wskazuje, że no, nawet jeżeli idziemy
prosić o pomoc zespół interdyscyplinarny czy dzielnicowego, osoby często rozkładają ręce i mówią, no tak jest w trakcie rozwodu, no trzeba składać sprawy do sądu rodzinnego, natomiast to wszystko trwa latami i latami dzieci nie widzą, nie mają możliwości budowy poprawnej więzi z rodzicem. I to nie mówią tylko o tym rodzice, bo mówi, tak jak mówię, no kuratorzy chociażby ostatnio i kuratorzy bardzo głośno na ten temat powiedzieli, zresztą to nie jest tajemnicą, że no takie problemy występują od lat. Nie jest to domena tylko Polska, natomiast no u nas bardzo mało się w tym temacie dzieje. Mało się dzieje z ochroną dzieci przed tego rodzaju przemocą. Okej, bardzo dziękuję. Tutaj wobec tego mamy dwa pytania od pana Michała, w dużej mierze, prawdę mówiąc, też skierowane do Ministerstwa Rodziny jako resortu odpowiedzialnego za przeciwdziałanie przemocy domowej. Natomiast no, absolutnie warte też w naszym gronie poruszenia. Może zacznijmy od tego, które chyba wydaje mi się, że będzie krótsze, czyli to o szkolenia. Zapewne tutaj największą wiedzę ponownie będzie mieć pani sędzia. Tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkolenia, to ja chciałam tylko powiedzieć, że Pan oczywiście tutaj poruszył bardzo ważne kwestie i rzeczywiście bardzo istotne, ale proszę wybaczyć, bo one niestety tutaj wykraczają poza zakres tej naszej tutaj ustawy antyprzemocowej. Ja tutaj pracowałam nad tą ustawą i znam, no wydaje mi się przynajmniej, że mogę tutaj się wypowiedzieć odnośnie tych rozwiązań, które zostały wprowadzane ustawą antyprzemocową. Natomiast bardzo mi przykro, ale nie zostałam upoważniona i też nie mam takiej wiedzy na temat jakichś konkretnych ewentualnie rozwiązań, które są wprowadzane tutaj, ewentualnie, które powinny być wprowadzane, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości i nie mogę tutaj wskazywać jakichś konkretnych rozwiązań. Niemniej jednak mogę zapewnić, że Ministerstwo zawsze reaguje na wszystkie ewentualne jakieś uwagi, czy też kwestie, które są istotne, które Państwo poruszacie, też pisząc po prostu, tak, że uważacie, że taka czy inna kwestia powinna być rozwiązywana, ale ona po prostu, no ja ze swojej strony mogę tyle powiedzieć, że oczywiście jest to problem, ale w takich sytuacjach po prostu trzeba zakładać sprawy w sądzie, gdzie ewentualnie sąd przecież może w takich postępowaniach, które są wprowadzone odnośnie orzec inny sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem. Są też przecież sprawy, które można zakładać w związku z wykonywaniem kontaktów i naruszeniem tych ustalonych kontaktów sądownie przez jednego z rodziców. Więc jak najbardziej Państwo, czy takie osoby, które uważają, że te kwestie związane z kontaktami z dziećmi są przez jednych z rodziców po prostu zaniedbywane i nie są te kontakty realizowane, to po prostu są sprawy, które trzeba zakładać, są, trzeba składać wnioski do sądu odnośnie właśnie ewentualnie zagrożeniem odpowiednią karą za to, żeby wtedy, kiedy takie kontakty nie są realizowane. Ale odnośnie tutaj, ja czuję się kompetentna i tutaj mogę Państwu odpowiadać ewentualnie na te, jeżeli chodzi o te rozwiązania, które zostały wprowadzone ustawą antyprzemocową. A ustawa antyprzemocowa stricte nie reguluje tych kwestii. Także pozwólcie Państwo, że tutaj no nie będę się w tym zakresie wypowiadać. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, sąd opiekuńczy jest zawiadomiany o takich sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie bądź przez sąd cywilny, bo teraz w gestii sądów cywilnych są rozpatrywane te sprawy, należą do właściwości sądów cywilnych te sprawy z artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bądź też kiedy są wydawane nakazy, zakazy i sąd opiekuńczy ma obowiązek i myślę, że to robi, ocenia materiał dowodowy w sprawie i wydaje takie orzeczenie, które uważa za najbardziej korzystne dla dziecka. Odnośnie ewentualnych innych jeszcze szkoleń prowadzonych, to też no niestety bardzo mi przykro, proszę mi wybaczyć, ale no nie mam tutaj wiedzy i nie jestem upoważniona do tego, żeby wypowiadać się ewentualnie o innych jakichś szkoleniach, być może też Ministerstwo Rodziny prowadzi jakieś szkolenia w tym zakresie, ale to no niestety bardzo mi przykro, ale ja nie mogę się w tym zakresie tutaj wypowiadać, bo po prostu tylko wiem to i mam takie, myślę, no rzeczywiście informacje sprawdzone, takie, które dotyczą już stricte ustawy antyprzemocowej, także
bardzo mi przykro, ale nie mogę tutaj wyczerpującej odpowiedzi udzielić na Pana pytanie. Niemniej jednak rzeczywiście istotne kwestie Pan tutaj poruszył. Tutaj skoro mamy możliwość niejako dysponowania szerszym obrazem w postaci wiedzy Pani Martyny, może pozwolę sobie ją niejako trochę wywołać, chyba że Pani zaprotestuje, ale może będzie Pani miała ochotę coś jeszcze dodać w tej kwestii właśnie, o którą Pan Michał pozwolił sobie zapytać. Rozumiem, że chodzi o ten kontekst braku zmian i wprowadzeniu różnych narzędzi. Tak, no bo tutaj prawnych. Pani sędzia, tak jak Pani sędzia słusznie wskazała, jest bardziej odpowiedzialna za te konkretne regulacje, a Pani Martyna, w mojej ocenie przynajmniej, dysponuje może, która może się przydać całego takiego kontekstu. Ja oczywiście też tutaj odpowiadając gdzieś na to pytanie szukałabym takiego podłoża w zmianach społecznych, których cały czas doświadczamy. I myślę, że nie tylko powinniśmy analizować sytuację rodzin, gdzie właśnie występuje przemoc domowa w kontekście braku skuteczności ustaw, nowych przepisów, ale właśnie też postrzegać to jako bardzo złożony i właśnie interdyscyplinarny problem, bo na to ma wpływ czy chociażby sama sytuacja ekonomiczna, czy to też zmiany ról społecznych, z którymi się stykamy, czy to również też, tak jak tutaj było uwzględnione, kwestia edukacji. Wiele zjawisk społecznych, problemów społecznych, z którymi się stykamy na co dzień, mają coraz większy wydźwięk, więc to i też jest doskonały sygnał dla specjalistów, dla ekspertów, żeby cały czas ten system pomocowy z każdej strony wspierać i, że tak powiem, też dołączać co chwilę jakieś nowinki, tak, które właśnie mają tutaj wspierać sytuację rodzin pokrzywdzonych przemocą domową. Tak ja. Więc, tak jak mówię, nie skupiałabym się tylko i wyłącznie na braku skuteczności prawa, ale też dopatrywała tego problemu w innych dziedzinach. Jasne. Wobec tego kolejną osobą, która skorzystała z opcji Raise Hand, jest pan Nikita. Pani Nikito, proszę o głos, o dyskusję, o zadanie pana ewentualnego pytania. O, pan Nikita zniknął, czy może nie chce się jednak wypowiedzieć? Cóż to się stało? Ręka z powrotem uniesiona. Witam, słychać mnie? Tak, słychać, słuchamy pana. Ja mam pytanie od strony takiej statystycznej, bo ustawa już parę miesięcy obowiązuje. Z tego, co się orientowałem, słyszałem w temacie, kiedy takiego rodzaju przepisy były wprowadzane, chyba między innymi w Hiszpanii, to nastąpił gwałtowny wzrost ilości przypadków, ilości statystycznych zdarzeń, ilości po prostu informacji z tym związanych. Czy są jakieś informacje, które wyglądają obecnie w Polsce? Jakie są z tego możliwe perspektywy? Czy mamy wzrost, czy mamy spadek? Z czym się to może wiązać? To może ja zajmę głos, też mając cały gdzieś czas styczność z tymi statystykami i bazując też na tych statystykach, które zamykamy do dnia 31 grudnia 2020 roku. A tutaj też odnosząc się do tego, co pan Michał Laskowski powiedział, faktycznie te statystyki odnoszące się do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, są niezmiennie przynajmniej od 2 lat na tym samym poziomie. Tak? I tutaj mówimy o około 85 tysiącach osób, które doświadczają tej przemocy domowej. Jeżeli chodzi o samo stosowanie środków, nakazów i zakazów, i tutaj może ten głos powinien właśnie zająć przedstawiciel policji, to na dzień 31 grudnia 2020 wynosiło to 255 przypadków. I to też jest bardzo zróżnicowane w zależności od regionu Polski. Tak więc odnosząc te statystyki na grunt hiszpański, jak wiadomo też nie można tego tak zero-jedynkowo przenosić jeden do jednego do danej sytuacji w danym kraju. To, że tam drastycznie wzrosły te statystyki zgłaszanych przypadków, może być oznaką czegoś pozytywnego, a nie oznaką
wzrostu właśnie tych przypadków przemocy domowej w hiszpańskich domach, gdyż dzięki właśnie tym legislacjom, tym narzędziom prawnym osoby doświadczające tej przemocy domowej powzięły kroki ku temu, żeby odmienić swoją sytuację bytową. Nie wiem też, czy akurat tutaj przykład hiszpański jest takim, który też wzbudza kontrowersje, bo i też się mówi o tym, że może powodować jakieś problemy demograficzne, bądź też właśnie się mówi, że ta przemoc domowa i ta wojna płci gdzieś mogła z tego tytułu też w tym kraju narastać, ale tak jak mówię, wzrost statystyk nie oznacza, że mamy do czynienia z większą skalą problemu, tylko może oznaczać to, że tych przypadków więcej wychodzi na światło dzienne, bo i osoby pokrzywdzone mają odwagę o tym mówić i też kwestia przełamywania chociaż tych stereotypów związanych, że przemoc jest doświadczana w domach, gdzie istnieje uzależnienie od alkoholu, że są to rodziny, które są marginalizowane, które też mają inne problemy, z którego tytułu wpadają w system pomocy społecznej. Powinny być też w jakiś sposób tutaj ten sposób myślenia wyprowadzany na inny tok, z tego względu, że dzieje się to też w rodzinach, które są wysoko funkcjonujące, dzieje się też w tych rodzinach, gdzie to mężczyzna jest osobą pokrzywdzoną i takie sytuacje powinny być zdecydowanie tutaj uwzględniane i brane pod uwagę w przypadku chociaż samego podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa. Okej, okay, bardzo dziękujemy. Nikt w międzyczasie zoomowej ręki niejako nie podniósł, w czacie też nie sygnalizował, że chciałby mówić, wobec tego przechodzimy do tych z Państwa wypowiedzi, które moi koledzy, koleżanki wybrali, które zapadły właśnie na czasie, które zapadły na Facebooku i rozpoczynam od pytania, co w przypadku, kiedy nałożony jest zakaz zbliżania, a ofiara przemocy wpuszcza do mieszkania osobę stosującą przemoc? Może ja odpowiem, jeżeli można. Oczywiście tutaj w pierwszej kolejności odniosę się do zakazu zbliżania i kontaktowania orzeczonego w ramach środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym, ponieważ tutaj mamy sporo, że osoby pokrzywdzone decydują się na wyrażenie zgody na powrót sprawcy do mieszkania, to nie ma żadnego znaczenia, zgoda pokrzywdzonego nie ma żadnego znaczenia dla ewentualnej odpowiedzialności sprawcy, bo to nie pokrzywdzony ma zakaz zbliżania i kontaktowania, tylko sprawca. I to sprawca ma po prostu zakaz kontaktu niezależnie od woli pokrzywdzonego. Wola pokrzywdzonego może być wyrażona tylko w ten sposób, że może zgłaszać na przykład do prokuratora, który stosuje środki zapobiegawcze, może zgłaszać wniosek o uchylenie tego środka jako osoba pokrzywdzona. Natomiast do czasu, kiedy to prokurator lub sąd środka nie uchyli, zakaz oczywiście obowiązuje i wola pokrzywdzonego nie ma żadnego znaczenia. Ustawodawca zobowiązał nas w 2020 roku, wprowadzając jasny zapis nowelizujący kodeks postępowania karnego, do podjęcia środków prawnych wobec osób, które nie wykonują, nie respektują postanowień o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Mianowicie te środki prawne mają polegać na zastosowaniu innego, bardziej adekwatnego środka zapobiegawczego. Oznacza to, że de facto, jeżeli zakaz zbliżania i kontaktowania lub nakaz opuszczenia lokalu zostaną złamane, prokurator jest zobowiązany do wnioskowania o zastosowanie surowszego środka zapobiegawczego. Tym surowszym środkiem będzie tymczasowe aresztowanie. Oczywiście nie wykluczam sytuacji takiej, że można dokonać pewnej korekty i zmiany postanowienia środka zapobiegawczego, jeżeli sytuacja tego wymaga. Natomiast to jest z uwagi na te wszelkie mechanizmy uzależnienia, mechanizmy pewnej bezradności, mechanizmy czy syndrom sztokholmski, o którym się często mówi. My mamy pełną świadomość, że osoba pokrzywdzona nie zawsze świadomie i w pełni
w pełni zgodnie z własnym dobrem podejmuje tą decyzję o przyjęciu sprawcy, dlatego też sprawca jest zazwyczaj bardzo jednoznacznie informowany przez prokuratorów, że to on ma zakaz, a nie osoba pokrzywdzona i to on musi ten zakaz respektować. W każdym momencie na danym etapie postępowania oczywiście zakaz można zmienić lub uchylić. Dlatego też zazwyczaj w przypadku środków zapobiegawczych złamanie tego zakazu wiąże się z zastosowaniem zakazu surowszego. Jeżeli chodzi natomiast o łamanie zakazów i nakazów wprowadzonych nową ustawą antyprzemocową, o której dzisiaj rozmawiamy, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam tutaj praktyki, jest to pytanie z zakresu procedury cywilnej, choć myślę i jestem głęboko przekonany, że większość tych postępowań, gdzie podstawą do wydania zakazu zbliżania i kontaktowania będzie także przedmiotem zainteresowania prokuratury w ramach procedury karnej, to myślę, że te środki będą stosowane także jako środki zapobiegawcze. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie prokuratorze. Ja się ponownie musiałem niejako schować, bo coś przerywało, ale już jestem też widoczny. Proszę Państwa, kolejne pytanie. Ja powiem szczerze, że nie wiem, o jaką sytuację chodzi, natomiast może pani sędzia będzie wiedzieć, więc pozwalam sobie je przytoczyć. Czy została przez panią sędzinę przeanalizowana sytuacja z sierpnia ubiegłego roku, która miała miejsce w Białymstoku? Co tam według pani nie zadziałało? Dlaczego takie osoby nie są pozbawione wolności do czasu sprawy karnej? Pani sędzia, jeżeli pani wie, o jaką sytuację w Białymstoku chodzi, to poproszę o odpowiedź. Niestety bardzo mi przykro, ale nie wiem, o jakiej sytuacji jest mowa, także trudno mi jest się wypowiadać, bo niestety nie wiem. Rozumiem. Wobec tego pozwolę sobie przytoczyć pytanie pani Violetty. Bardzo duża odpowiedzialność spada na policjanta. Jak zamierzacie państwo przygotować policjantów do wypełniania tych zadań, wyposażyć ich w odpowiednią wiedzę, nie tylko prawną? Czy przygotowanie do tego typu zadań nie powinno być wdrożone do stałego programu szkolenia policjantów? To znaczy, jeżeli ja się mogę wypowiedzieć, to tak jak powiedziałam, no ja tutaj wszystkie te argumenty, myślę, na początku samym przedstawiłam, jakie my uważamy, że ewentualnie tutaj mają zapobiec ewentualnym nadużyciom. No oczywiście te szkolenia są bardzo ważne, ale też proszę wziąć to pod uwagę, że po prostu dla policji to jest ich chleb powszedni, tak, już mówiąc kolokwialnie. To do tego została powołana ta formacja, żeby pomagać osobom, żeby zapobiegać też ewentualnie właśnie pomagać ofiarom przestępstw, tym przestępstw przeciwko przemocy w rodzinie i myślę, że w tym zakresie no tutaj jak najbardziej trzeba to wziąć pod uwagę, że no dla policji naprawdę to nie jest nagle jakiś instrument, który został dany, że to nie jest nic dziwnego, że ma przyjechać policja na interwencję związaną z przemocą domową. I myślę, że policjant powinien sobie poradzić w takiej sytuacji, tym bardziej, że ma te narzędzia, o których wcześniej mówiliśmy. Tutaj te szkolenia, które były przeprowadzone, to są to szkolenia, które były związane z wprowadzeniem ustawy antyprzemocowej, natomiast jakie konkretnie inne jeszcze szkolenia zamierza i dobrze by było, pewnie zawsze no takich szkoleń nigdy nie jest za dużo, tak, i należy to wziąć pod uwagę, ale myślę, że to ewentualnie już jest pytanie związane, gdzie musiałoby na to odpowiedzieć Komenda Główna Policji, czy też MSWiA, tak, no bo to już jest kwestia już stricte szkolenia policjantów, generalnie w ogóle, tak, jeżeli chodzi o podchodzenie do osób, które doświadczają przemocy i tutaj myślę, że to już jest poza zakresem, a na pewno tutaj ja nie chciałabym się, bym się wypowiadać w tym zakresie. Także tyle, jeżeli chodzi, jeżeli mogłabym powiedzieć w tym temacie, ale nie wiem, tu pani sędzia Agnieszka Matysek, nie wiem, bo tutaj widzę, że się pojawiła być może, bo pani sędzia tutaj organizowała i przygotowywała wszystkie te nasze szkolenia i cały ten, była odpowiedzialna za cały ten sposób i styl szkolenia, który został wprowadzony właśnie i ten szereg tych szkoleń interdyscyplinarnych, także myślę, że może pani sędzia, gdyby chciała, to bardzo proszę, może coś dodać w tym zakresie. Znaczy, dzień dobry, mogę coś powiedzieć? Nie wiem. Naturalnie pani sędzia, dziękuję. Dobrze, to dzień dobry państwu. Agnieszka Matczyk, tak, ja chciałam się tutaj odnieść do tej kwestii szkoleń. Szkolenia, które były przeprowadzone w okresie w lipcu 2020 roku, potem dla Żandarmerii Wojskowej jeszcze była jedna tura szkoleń we wrześniu,
miały przede wszystkim na celu przygotować służby do prawidłowego stosowania przepisów tej ustawy. To były szkolenia, które ustawa była, to te narzędzia, nakaz i zakaz, były narzędziami nowymi. Policja z nimi nie miała do czynienia, więc trzeba było policję i żandarmerię do tego przygotować. I one były ukierunkowane na to, żeby policjanci, funkcjonariusze policji i żołnierze żandarmerii wojskowej sobie z tą ustawą radzili. One obejmowały, szerokie były tam zagadnienia poruszane, były szerokie, bo był to poruszany szereg wachlarz i z samej ustawy, czyli z tego, jak stosować nakaz lub zakaz i co jest istotne. Jeżeli chodzi o szkolenie z tego kwestionariusza szacowania ryzyka, to szkolenie przeprowadzała pani z Komendy Głównej Policji, która miała doskonałą wiedzę, jak tym narzędziem należy się posługiwać. Dodatkowo doszło do tego zagadnienia z procedury prawa cywilnego, żeby było wiadomo, kiedy i jak reagować na określone rodzaje sytuacji, które mogą być związane z tytułami własności. Doszły też szkolenia z zagadnień prawa karnego. I ja na dzień dzisiejszy, ponieważ ja jestem w tej grupie, o której tutaj była mowa, która pozostaje w kontakcie z przedstawicielami Komendy Głównej Policji. Nie chcę się za nich wypowiadać, ale z tego, co ja wiem, to póki co funkcjonariusze policji większych problemów ze stosowaniem tej ustawy nie mają. Nie mogę się wypowiadać na temat taki, czy policja włączy, tak jak powiedziała sędzia Szczepanowska, te szkolenia do swojego programu szkoleń, ale te, które są na razie, przygotowujemy już też, już jest na wydaniu taki niezbędnik, który będzie takim praktycznym komentarzem, jak te przepisy ustawy stosować, nie mają z tym póki co większego problemu. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo tutaj nie wiem, czy się nie pojawia takie małe nieporozumienie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi, mamy tutaj, ja Państwu przedstawię w ogóle zasady stosowania tej ustawy. W 2010 roku, dokładnie 1 sierpnia 2010 roku, do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został dodany artykuł 11a, który mówił, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Takie były przesłanki. Ten przepis funkcjonuje od 2010 roku. Od 2010 roku sąd miał narzędzie, żeby w trybie postępowania nieprocesowego zobowiązać osobę stosującą przemoc, posługujemy się procedurą. ...30 kwietnia, weszła w życie 30 listopada. Ona znowelizowała ten artykuł 11a w tym sensie, że poszerzyła te przesłanki też pod kątem jednej ze spraw, która została wykomunikowana Polsce przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, mówiący o tym, że właśnie osoba uciekająca z mieszkania nie miała możliwości do niego, nie miała możliwości skorzystać z tego narzędzia, bo sądy interpretowały to ściśle, czyli że trzeba było zamieszkiwać razem, żeby można było artykuł 11a zastosować. Więc to zostało dookreślone, żeby nie było jakichś tam wątpliwości. Jaki będzie wyrok Trybunału, nie wiemy, natomiast na pewno sprawa została wykomunikowana. I teraz ta ustawa wprowadziła dwa bliźniacze przepisy, czyli w ustawie o policji, ustawie o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych, które wypełniły lukę po prostu pomiędzy tym momentem natychmiast zagrożenia życia i zdrowia, a momentem złożenia wniosku do sądu. To nie jest tak, że u nas nie było narzędzia, bo były narzędzia, które obowiązywało, mówię o procedurze cywilnej, tylko ono nie było natychmiastowe. Ja mówię to w ten sposób, żeby to obrazowo przedstawić, że ustawa z 30 kwietnia stworzyła swego rodzaju pomost pomiędzy momentem natychmiastowego zagrożenia, a momentem złożenia wniosku do sądu. Ten nakaz i zakaz obowiązują 14 dni. To nie jest tak, że policja wydaje orzeczenie, które jest bezterminowe. Nie, ono obowiązuje 14 dni i to tylko w sytuacji, kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia. I to życie i zdrowie, które jest nadrzędną wartością, ja podkreślam, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest ono chronione w artykule 2. My chronimy to życie i zdrowie, czyli w momencie, kiedy policja jedzie na miejsce, przesłuchuje osobę po pouczeniu o treści artykułu 233 Kodeksu Karnego, zaraz jeszcze do tego wrócę, i uzyskuje informację, że mamy zagrożenie życia i zdrowia osób, które zamieszkują w lokalu, w tym dzieci, to my nie możemy pozostać bierni.
tylko ta policja ma natychmiast reagować, bo my mamy chronić życie, zdrowie ludzi. To jest tego. Więc ustawa wprowadziła element natychmiastowości, czyli po prostu ta osoba teraz pokrzywdzona, osoba, która jest dotknięta przemocą, która częstokroć, co już tu było mówione, jest uzależniona od sprawcy psychicznie, ekonomicznie, czy jakoś tak, no bo to jednak tego sprawcę, tę osobę stosującą przemoc się kocha. To niejednokrotnie jest mąż, ojciec, dziadek, syn, tą osobę się kocha i nie chce się biec od razu do prokuratury, Matko Boska, bo zostanie skazany, bo pójdzie do więzienia, pójdzie siedzieć. Nie. Stosuje, szuka się innych środków i tym środkiem jest ten środek cywilnoprawny, czyli tak, jest awantura w domu, dzieci płaczą, bo to często tak wygląda, jest krzyk, płacz, tutaj czasami sąsiedzi, przyjeżdża policja i zastaje taką sytuację. Co oni mają zrobić? W tym momencie się zastanawiać nad dalszymi konsekwencjami? Nie. Oni są powołani do tego, żeby chronić życie i zdrowie, więc wyciągają kwestionariusz szacowania ryzyka, wyciągają protokół i przesłuchują pod rygorem odpowiedzialności karnej. I proszę Państwa, tutaj został zastosowany identyczny rygor zagrożenia, jak jest w postępowaniu karnym. Jeżeli ktoś idzie na policję i składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, potem jest przesłuchiwany jako świadek, to jaka jest klauzula bezpieczeństwa, żeby ta osoba nikogo nie pomówiła o popełnieniu przestępstwa? Pouczenie o treści artykułu 233 kodeksu karnego. Taki jest mechanizm i przy przestępstwach. Czy ktoś tu u nas reaguje, że kodeks karny jest złym aktem prawnym, bo ktoś może kogoś posądzić o popełnienie przestępstwa? Nie. Mówimy, jest artykuł 233 kodeksu karnego, który jest też takim zabezpieczeniem. Przecież są wyroki uniewinniające. To nie jest tak, że wyroków uniewinniających w Polsce nie ma, zdarzają się. A mimo tego nikt tutaj do tego zastrzeżeń nie zgłasza. Przy tej procedurze też jest artykuł 233 kodeksu karnego. I tutaj pojawiają się takie sytuacje, że ktoś przez tą ustawę popełni samobójstwo, czy coś się stanie. Przez to, że przez 14 dni, to jest 14 dni, bo mówimy o, ja teraz nie wkraczam w to, co zrobi potem sąd, jeżeli będzie analizował materiał dowodowy, rozpoznając sprawę w trybie artykułu 11a. Ja wkraczam w ten element 14-dniowy, bo to jest takim tutaj punktem kontrowersji. I mamy te 14 dni. W tym czasie osoba, która została z mieszkania usunięta, czyli osoba, której przypisuje się miano stosującej przemoc, ma prawo złożyć zażalenie. Ma prawo wskazać sądowi, jest tak, tak, tak i tak. To zażalenie ma być rozpoznane w ciągu 3 dni, więc jeżeli sąd je uchyli, to mamy 4 dni poza miejscem zamieszkania. Tak? A proszę Państwa, sami Państwo podnosicie, że w Polsce jest duża skala przemocy. Wystarczy wygooglować sobie śmierć dziecka. To proszę sobie wygooglować w internecie tego typu przekazy. I tego też jest dużo. Więc jeżeli na Państwo jest nakładany jakiś obowiązek przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, to taki, że w momencie, kiedy wie o przemocy, ma obowiązek reagować. Taki jest obowiązek, bo nie można dopuścić do tego, żeby naruszyć tą najwyższą wartość, którą jest życie i którą jest zdrowie. I w tym momencie ta ustawa ma to zapewnić. Pojawia się tutaj, argument się pojawił, że 233 jest umarzane z uwagi na konflikt w rodzinie. No, ja bym tutaj się kłóciła z tym argumentem, bo to by oznaczało, że jaki tam ma być, ja nie wiem, na jaką pan przesłankę z kodeksu postępowania karnego się powołuje przy tym na konflikt w rodzinie, bo to musiałaby być znikoma społeczna szkodliwość czynu, czyli punkt 3, czyli stwierdzić, że doszło do popełnienia przestępstwa, ale ma znikomą społeczność, bo brak znamion by tutaj nie mógł wchodzić. Tylko i wyłącznie ta przesłanka. Gdyby ta przesłanka w sytuacji, kiedy kogoś się usuwa z domu na podstawie przypisania mu znamion przemocy w rodzinie, bo tu mamy definicja przemocy w rodzinie jest w artykule 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to na razie nie wchodzę w ten grunt karny. No nie wiem, czy tutaj można byłoby w ogóle przyjąć, że będzie to społeczna szkodliwość czynu w tego rodzaju sytuacji. I teraz jeszcze chciałam coś zwrócić uwagę. Tutaj ktoś się odwołał. W momencie, kiedy wydaje ten nakaz lub zakaz, idzie dwutorowo, bo zawiadamia prokuraturę o tym, że jest taka sytuacja miała miejsce i zawiadamia sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy ma obowiązek natychmiast wszcząć postępowanie, niezwłocznie sprawdzić, co się w tym domu dzieje, czy te dzieci wymagają ochrony, czy wymagają pomocy. A prokurator na podstawie nakazu lub zakazu też podejmuje swoje czynności. Nie jest wykluczone, że ta osoba, jeżeli ten nakaz lub zakaz będzie trwał 14 dni,
to ta osoba, która jest dotknięta tą przemocą, przez ten 14 dni, potem ewentualnie złożenie wniosku do sądu w trybie artykułu 11a, jeżeli jest przemoc, odzyska jakąś równowagę psychiczną, uzyska taką pewność siebie, śmiałość, żeby cokolwiek zrobić i zdecyduje się zeznawać i podtrzymywać oskarżenie karne. My nie możemy ryzykować śmierci dzieci, śmierci kogoś z domu, czy ciężkich obrażeń, czy takiej sytuacji w Białymstoku, ja wiem, o jakiej pani sytuacji mówiła, o tej, kiedy tam cała rodzina zginęła, tam chyba było postępowanie karne nawet w toku i nawet był zastosowany środek zapobiegawczy w postaci nakazania opuszczenia lokalu mieszkalnego. Także nie możemy ryzykować takiej sytuacji. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim chronić te osoby, których życie i zdrowie jest zagrożone. Zawsze jest ryzyko, ale pamiętajcie Państwo, że trzeba równoważyć dobra. Trzeba równoważyć te dobra, bo zawsze jest tak, że jeżeli mamy chronić dziecko, czy osobę dorosłą, kobietę, matkę tego dziecka, no nieważne, ojca dziecka, bo przecież też są kobiety stosujące przemoc. Tutaj nie mówimy, że tak nie jest. To trzeba, czasami są potrzebne takie działania, ale one nie są, tak jak powiedziała sędzia Szczepanowska, arbitralne. One podlegają potem weryfikacji, podlegają sprawdzeniu i osoba, która się na to decyduje, ponosi określone konsekwencje. W tej chwili głównym zadaniem jest to, żeby dotrzeć do świadomości, tak przekazać informacje, na czym polega ta ustawa, jak ona działa, jakie są zagrożenia dla osoby, która te zeznania składa ze złamaniem artykułu 233 kodeksu karnego, jakie zagrożenia są dla osoby, która ma zakaz wstępu do mieszkania, bo proszę Państwa, jeżeli wobec kogoś jest orzeczony zakaz lub nakaz, to on ma obowiązek się do tego przepisu stosować. Jego wiąże orzeczenie, to stricte, ja będę nazywać to orzeczeniem, jego wiąże nakaz lub zakaz, czyli decyzja policji. To, że osoba dotknięta przemocą go wpuszcza do mieszkania, nie uchyla działania nakazu lub zakazu. Nakaz działa, prawda? To, że ja nie mogę samowolnie jako osoba, która była dotknięta przemocą, powiedzieć wpuszczam cię do mieszkania i nakaz przestaje obowiązywać. Nie, on obowiązuje i ta osoba, która wobec której przemoc jest stosowana, ma obowiązek do tego nakazu się zastosować i nie wolno jej wejść do mieszkania, bo spowoduje to, że będzie po prostu odpowiadała za wykroczenie z artykułu 66b kodeksu wykroczeń, który został nowo wprowadzony do kodeksu. Jest to instytucja i jeszcze tutaj Państwo mówicie o tym, jakie ta ustawa dała efekty. Ona obowiązuje w tej chwili dopiero trzeci miesiąc. To nie ma tak możliwości zewaluowania w ciągu miesiąca czy dwóch na podstawie tego, czy zmniejszyła się liczba osób dotkniętych przemocą, czy zmniejszyła się przemoc. Żeby ta ustawa zadziałała, to musi też ona zaistnieć w świadomości społecznej, czyli musi też wiedzieć, że jest taki instrument, że osoba, która boi się, nie pójdę do sprawy karnej, bo Anusz Witelec, on straci pracę i potem nie będzie mógł płacić na dzieci alimentów, więc ja po prostu zrobię to w sprawie cywilnej. Musi społeczeństwo wiedzieć, że ta ustawa jest i jak funkcjonuje. Jeżeli chodzi o, i dopiero może wtedy, ja nie wiem, czy może pół roku, czy rok, będzie możliwość oceny dokładnej, jakie to dało efekty. Także ten dwutygodniowy okres, śmiem wątpić, czy będzie miał wpływ na jakieś elementy alienacji rodzicielskiej, który to problem istnieje w Polsce istnieje, ale on musi być też przede wszystkim rozpatrywany w sprawach, które toczą się przed sądem rodzinnym, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, bo tam sąd ma narzędzia, bo to już jest wykonywanie orzeczeń sądowych, jeżeli chodzi o umożliwienie kontaktu z dzieckiem. To nie są orzeczenia, to są już wykonywanie orzeczeń sądowych i do tego jest, do ich egzekwowania jest specjalna procedura. Jeszcze do Hiszpanii nawiązując. Tak się składa, że ja przez okres dwóch tygodni byłam na stażu w sądzie w Hiszpanii, Juzgado de Montoro. I właśnie w tym okresie, kiedy rozgrywała się cała ta sytuacja, jeżeli chodzi o zapobieganie, o walkę z przemocą w Hiszpanii, jest to ogromny problem
I ma to też związek, tak jak mi tłumaczyła sędzia w Hiszpanii, ja przyjmuję jej słowa za wiarygodne i za prawdziwe, ma też związek z mentalnością Hiszpanów, którzy no też czują się, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, takimi panami rodziny i są niesamowicie zazdrośni. Pamiętam, że jak ja tam byłam, to każdego tygodnia było jakieś, no dwa tygodnie byłam, ale to była jakaś informacja o tym, że jest ktoś zasztyletowany, podpalony, polany benzyną i podpalony, tam były naprawdę drastyczne sytuacje i też mi tłumaczono, że Hiszpanie, osoby dotknięte przemocą w Hiszpanii boją się zgłaszać tych aktów. Więc może ja tu się zgadzam z panią Martyną, że też może być to, jeżeli tutaj, ja nie wiem, nie znam tych statystyk obecnej z Hiszpanii, może to być objaw też taki, że w tej chwili te osoby widząc, że to państwo działa, może większa, może po prostu ta jest bardziej ujawniana ta przemoc, czy wychodzi bardziej no właśnie na zewnątrz, że starają się to zgłosić. Może to też jest to, natomiast na pewno po popełnieniu przestępstwa nie zawiadamiają o przemocy, że no tam jest ta, no takie są te struktury rodzinne. Więc zobaczymy, jak to będzie u nas, ale trzeba dać tej ustawie trochę poobowiązywać. Trzeba zobaczyć, jak ona będzie stosowana. I ja mam nadzieję jeszcze jedną taką, ponieważ tam jest ten mechanizm zawiadamiania o wydanym nakazie lub zakazie prokuratury. To ja mam nadzieję taką, że może zniknie ta stara, szara strefa u nas, tam gdzie na przykład była interwencja, była niebieska karta, niekoniecznie szło za tym jakieś postępowanie i do prokuratora często to no, nie docierało. Więc ja mam takie pytanie, że może jak ten mechanizm zacznie działać, powiążemy jakoś to wszystko, bo to trzeba pospinać, to nie jest tak, że ta ustawa kończy wszystko, to zniknie ta szara strefa i być może wtedy ta skala przemocy zacznie się maleć, zmniejszać, a tą prawną wiedzę, mechanizmy prawne, czyli to, co jest wprowadzane ustawami, prawną wiedzę, jeżeli chodzi o to, jak stosować dane narzędzia, tak u policji, tak jak i u żandarmerii, czy w prokuraturze, trzeba uzupełniać wiedzą z zakresu psychologii, tak aspektów psychologicznych przemocy w rodzinie, żeby osoby, które się tym zajmują, miały o tym wiedzę, tak co do tego, w jaki sposób z osobami dotkniętymi przemocą należy postępować, bo to są osoby zwykle, które mają taki syndrom wycofany, mało pewne siebie, często zastraszone, zestresowane, które boją się własnego cienia i zagrożenie widzą wszędzie i to, żeby do nich trafić, też potrzeba odpowiedniego podejścia i to wszystko jest dopiero przed nami. To tyle. Nie wiem, czy wyraziłam się jasno, ale to chciałam powiedzieć. Pani sędzio, bardzo dziękujemy, że pani się przede wszystkim włączyła w naszą rozmowę i w ogóle za ten wyraźny głos jakby w dyskusji w obronie pokrzywdzonych osób. Ja mam taką prośbę, żeby pani chciała jeszcze nie uciekać, ponieważ w międzyczasie zgłosił się pan Michał Laskowski, więc przypuszczam, że może tak być, że jest to pytanie skierowane może bezpośrednio do pani, w jakoś w nawiązaniu do tego, co pani w międzyczasie mówiła. Także panie Michale, mam nadzieję, że teraz pana usłyszymy, gdy kliknę. Tak, jeszcze raz, tak troszeczkę w nawiązaniu do tego, co właśnie pani sędzia powiedziała, bez dwóch zdań, wprowadzenie mechanizmów ochrony osób, które są bezpośrednio poszkodowane przemocą fizyczną, czyli jeżeli dochodzi do jakichkolwiek rękoczynów, zarówno przez kobiety, czy przez mężczyzn, tak, zmiany są potrzebne, ponieważ do tej formy przemocy dochodzi i to pokazują raporty, to pokazują doniesienia medialne. Natomiast od ponad dekady, jak jest wprowadzona ustawa antyprzemocowa w różnych formach, tak, pojawiało się od wielu lat pojawiały się sygnały na temat nadużyć związanych z tą ustawą i braku należytej ochrony w przypadku przemocy emocjonalnej. To znaczy, często był poruszany czy tam podnoszony przez rzekome ofiary temat, że rzekomo dochodzi do przemocy fizycznej,
dochodziło do izolacji dziecka czy tam całej rodziny od rzekomego sprawcy, przeważnie był to ojciec, i sprawy takie trwały latami. Te osoby latami muszą się oczyszczać z zarzutów i nie jest to tylko domena Polski, ponieważ jak pokazują doniesienia chociażby ze Stanów, czy tak jak wcześniej powiedziałem też z Australii, no, nadużywanie tej procedury przeciwdziałania przemocy no, jest kwestią oczywistą, bez dwóch zdań. Widać to między innymi chociażby po statystykach związanych z procedurą niebieskiej karty, gdzie gro tych spraw czy samych zgłoszeń no, okazywało się zgłoszeniami niesłusznymi. To znaczy, że nie dochodziło do tej przemocy, czyli ewidentnie procedura była nadużywana i brakuje mechanizmów, które monitorują, czy w jakikolwiek sposób starają się zaradzić tym sytuacjom. To pokazuje chociażby raport NIK-u, to pokazuje sygnały, które są w szerokiej dyskusji społecznej, że no, dochodzi tutaj do nadużyć. I sprawy później trwają latami, a nie ukrywajmy, że no, rozchodzi się o dzieci, bo przeważnie w sytuacji, czy fałszywe pomówienie o stosowaniu przemocy domowej pojawia się w sytuacji, gdy jest dziecko i to bez dwóch zdań to występuje i występuje w niemalże większości krajów. I w związku z tym pytanie jest takie, w jaki sposób właśnie będzie monitorowane w związku z ostatnimi zmianami w przepisach, jaka jest skala tych nadużyć, tak? W jaki sposób osoby, które są pomówione, będą chronione, bo trzeba mieć na uwadze, że tak o ile przemoc fizyczną widać, policjant, który jest w trakcie interwencji, jest w stanie stwierdzić, że no tak, doszło do przemocy fizycznej, o tyle no, przemocy psychicznej nie widać, a ona trwa często latami. Dochodzi do izolacji, latami konflikt narasta. Oczywiście można prowadzić te postępowania cywilne, można zgłaszać kolejne sprawy do sądu, ale to wszystko trwa latami. Jak pokazują informacje, czy tam jak też specjaliści zgłaszają, co już wcześniej wspomniałem, rodzinom w takim przypadku nie jest udzielana należyta pomoc, to znaczy no, nie jest próbowane jakieś nie ma podejmowanej żadnej próby wyciszenia konfliktu, załagodzenia tego konfliktu, czy to skierowanie chociażby na terapię systemową rodziny, czy jakiekolwiek inne działania, nie są podejmowane przez zespoły interdyscyplinarne, nie jest monitorowane, co się później dzieje z takimi rodzinami, a to często konflikt narasta coraz bardziej. I pytanie jest właśnie takie, w jaki sposób osoby odpowiedzialne za zmianę w prawie, które będą monitorowały, jak chcą monitorować tą skalę nadużyć tej procedury, bo to raczej nie budzi wątpliwości, że procedury są nadużywane często, co widać po statystykach. Dziękuję. Ale tak jak ja rozumiem pana wypowiedź, może się mylę, to pan postuluje zmiany de lege ferenda, że trzeba dokonać zmiany przepisów i w jakiś sposób je usprawnić, żeby nie było nadużyć. Jeżeli chodzi o tą ustawę z 30 kwietnia, nazywaną tutaj ustawą antyprzemocową, ale ponieważ pan też używa antyprzemocowa w ogóle do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z tej z 29 lipca 2005, to ja powiem do ustawy z 30 kwietnia. Ten okres 14-dniowy, o to myślę panu chodzi, ten okres 14-dniowy, czy nie ma nadużyć, może być monitorowany tylko i wyłącznie w ten sposób, że osoba, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, złoży zażalenie, jeżeli chodzi o nadużycie, złoży zażalenie do sądu, sąd to zażalenie rozpozna i w tym zażaleniu, w orzeczeniu, które będzie postanowieniem rozstrzygającym co do zażalenia, podniesie ewentualnie kwestię. Są wprowadzone, jeżeli chodzi o statystyki w sądach, zostały
będą zmodyfikowane kwestionariusze i będzie badana liczba zażaleń, które wpłynęły do sądu, liczba zażaleń, które zostały uwzględnione i oddalone. Ponadto, jeżeli jest też oczywistym, że skoro, jeżeli tam są, zostanie coś stwierdzone, to już jest gestia prokuratury, w jaki sposób zostaną ustalone kwestie, bo ja uważam, ja osobiście, że w związku z wejściem w życie tego nakazu lub zakazu prokuratura też powinna opracować pewne standardy dotyczące przede wszystkim monitorowania tego, czyli rejestracji tych zawiadomień o wpływie nakazu lub zakazu, potem co się z tym działo. Więc jeżeli w postanowieniu zostanie tym rozstrzygającym zażalenie stwierdzone, że tutaj albo coś jest nie tak, albo coś budzi wątpliwości, albo ma podejrzenie, że mogło dojść do składania fałszywych zeznań, to przestępstwo z artykułu 233 Kodeksu Karnego, nie zapominajcie Państwo, jest przestępstwem skarżanym ściganym z oskarżenia publicznego, czyli z urzędu. Więc w tym momencie, ponieważ tutaj prokuratura z dziesiątki chyba KPK ma obowiązek w tym momencie, jeżeli cokolwiek jest, to podjąć czynności no w ramach swoich kompetencji i przede wszystkim najpierw postępowanie sprawdzające, a potem zweryfikować, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. To już mówiła też o tym sędzia Szczepanowska, te wentyle, a ponadto jest też odpowiedzialność funkcjonariusza policji, bo jeżeli w określonych przypadkach ten nakaz był wydany bezpodstawnie, też jest zawiadamiany przełożony i tutaj wchodzi w grę odpowiedzialność dyscyplinarna, ale na temat artykułu 233 Kodeksu Karnego i trybu sposobu jego ścigania może dobrze, żeby wypowiedział się pan prokurator. Oczywiście w kwestii postępowań w sprawie fałszywych zeznań ustawodawca wprowadził wysokie zagrożenie karne, które ma działać ustraszająco, ponieważ jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia do 8 lat. I rzeczywiście trzeba przyznać, że postępowania w sprawie fałszywych zeznań składanych w postępowaniach o przemoc w rodzinie są rzadkie, ale one się zdarzają. Takie zarzuty wobec osób, które składały fałszywe zeznania, pomawiając, oskarżając niesłusznie osoby stosujące przemoc, się zdarzają, choć oczywiście niezwykle rzadko, bo problem nie jest w braku narzędzi, co oczywiście problem dotyczy trudności dowodowych, tak jak trudne dowodowo są postępowania w przedmiocie przemocy w rodzinie, tak tym bardziej trudne są postępowania, dowodowo trudne w przedmiocie składania fałszywych zeznań. Proszę pamiętać, że jest to przestępstwo umyślne, więc trzeba wykazać zamiar, trzeba wykazać świadomość złożenia fałszywych zeznań. Natomiast oczywiście jest to jakiś instrument ochronny. Natomiast nawiązując jeszcze tutaj do pana powracającego pytania o problem, jeżeli mogę oczywiście, problem alienacji rodzicielskiej. Ja sobie tak myślę, że tu też problem nie jest w braku narzędzi, bo przecież zarówno procedura cywilna, jak i karna dysponuje narzędziami, które instrumentami prawnymi, które mogą wpływać na regulowanie kontaktów rodziców z dziećmi. Natomiast tak sobie myślę i to jest taka moja refleksja, że każda sytuacja, kiedy to sąd musi regulować kontakty rodziców z dzieckiem, jest swego rodzaju porażką rodzicielską. Ja mam świadomość, że nie zawsze oboje rodziców odpowiadają za ograniczanie tych kontaktów, natomiast no niewątpliwie jest to porażka i dramat dziecka, bo tak sobie myślę, że kontakty każde dziecko, to może banał i nic odkrywczego, ale każde dziecko pragnie i to są zupełnie podstawowe potrzeby akceptacji, szacunku, miłości obojga rodziców. Ale żeby te kontakty były rzeczywiste i zaspokajały te podstawowe potrzeby dzieci, muszą być to kontakty spontaniczne i swobodne. Tam, gdzie jest ingerencja sądu, o swobodzie kontaktów nie ma już mowy. I tam już jest niewątpliwie dramat dziecka, więc jakby źródło problemu leży w relacjach rodziców z dziećmi, relacjach
między rodzicami. To znaczy się niestety jest to problem, który my bardzo często obserwujemy także w prokuraturze, że spór pomiędzy rodzicami jest prowadzony z wykorzystaniem dzieci, to znaczy się albo po prostu zapomina się o tym, jak bardzo dzieci cierpią, obserwując i będąc jakby włączane w ten konflikt. No i jest to oczywiście dramat, ja pana rozumiem, że alienacja rodzicielska, czyli takie instrumentalne ograniczanie kontaktów dziecka z jednym z rodziców jest dramatem dla rodzica, ale przede wszystkim jest dramatem dla tego dziecka. Natomiast myślę, że podłoże jest tego problemu nie leży w braku instrumentów prawnych, a jednak w postawie rodziców wobec dziecka. Bardzo trudny problem, my się z nim bardzo często spotykamy. Natomiast nie każdy problem można rozwiązać z wykorzystaniem instrumentów prawnych. Dziękuję. To może jeszcze ja tutaj na koniec zajmę głos, też czując się gdzieś wywołana do tablicy przez to, gdyż pan Michał wskazał na pracę zespołów interdyscyplinarnych i że mogą być jakieś niedopatrzenia bądź też zaniechania pewnych czynności, żeby jasno i klarownie przedstawić sytuację przemocy w danej rodzinie, zwłaszcza kiedy chodzi o tą przemoc psychiczną. To też tutaj jest bardzo istotne. Chciałabym zauważyć, że przemoc domowa ma swoje różne fazy. W korelacji z przemocą psychiczną zazwyczaj też się pojawia ta przemoc fizyczna, a i też tutaj przy zastosowywaniu środków nakazu czy zakazu mówimy w dalszym ciągu o zagrożeniu życia lub zdrowia. Tak więc tutaj też nie na darmo rodziny, które wcześniej też miały zakładane niebieskie karty i dochodzi do ponownych interwencji policji, właśnie w ramach tych interwencji miały być stosowane te środki, a to też mają jasny komunikat, że coś takiego powinno się zastosować i powinno nadać szerszy wymiar w takiej rodzinie. A tak więc też oczywiście tutaj jak niebieska karta jest materiałem dowodowym w postępowaniu sądowym, kiedy to sąd ma podjąć decyzję, jakie będą tutaj dalsze losy, chociażby przy opiece nad dziećmi, a taki tutaj tą rolę pełni ten środek. Również tutaj analizując gdzieś te państwa pytania, pojawiły się pytania o mediację w sprawach przemocowych. Chciałabym, żeby też państwo rozróżniali mediację karną od mediacji cywilnej. Dopóki nie ma postępowania karnego, co i tak też się dzieje w przypadkach przemocy domowej, tej mediacji nie ma bez dobrowolności osób, które chciałyby w niej uczestniczyć. Tak więc jeżeli będziemy tutaj mówić o postępowaniu karnym, to na drodze tego postępowania karnego oczywiście taka możliwość podjęcia mediacji też istnieje, ale tutaj już prokurator oczywiście to z należytą starannością i szczególnością przypatrywaniu się danemu przypadkowi wskazuje, czy takie narzędzie powinno mieć swoje miejsce. Tutaj też chciałabym nawiązać właśnie do tej mediacji cywilnej, która może mieć duże znaczenie właśnie w tych sytuacjach, które są około tej przemocy, czy też właśnie kwestii własności rzeczy, czy też właśnie opieki i kontaktów z dziećmi, które mimo wszystko trzeba rozwiązać, a i też tutaj jedno jedyne rozwiązanie, które będzie pochodziło na mocy postanowienia sądu, może nie być na tyle satysfakcjonujące dla tych osób, które chciałyby mieć na to mimo wszystko wpływ, bo łączą ją jakieś więzi. Tak więc no tutaj też dbanie o to i pamiętanie o tym, że przemoc domowa jest przemocą dotyczącą relacji w rodzinie, że są tutaj więzi, które nie da się od tak po prostu przełamać, więc też warto by było pamiętać o tych dodatkowych środkach, które można w takich sytuacjach wykorzystać. I tutaj bardzo dziękuję pani sędzi za ten przejmujący głos osób doświadczających tej przemocy domowej, bo podsumowując tą całą naszą dyskusję, nasze spotkanie,
niewymowną to jest, że potrzebujemy takich natychmiastowych środków, żeby zapobiegać krzywdom i drastycznym wydarzeniom, które mają miejsce. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i rzeczywiście myślę, że może ona stanowić podsumowanie naszego spotkania, ponieważ jak Państwo może pamiętacie, ci z Was, którzy byli z nami od początku, nasze spotkanie przewidziane było do godziny 13, a już tę godzinę w ferworze dyskusji przekroczyliśmy, więc rzeczywiście skorzystajmy może z podsumowania Pani Martyny i ja może dodam od siebie, że cieszymy się, że tutaj w czacie Państwo żegnając się mówią, że podobało się, dziękujemy za te miłe słowa, za obecność, za generalnie dyskusję, możliwość wymiany doświadczeń. Liczymy, że przełoży się ona na pracę, na to, żeby zapewnić ochronę i odpowiednie bezpieczeństwo, no bo przecież tu się, myślę, zgodzimy, wszystkim nam na tym wspólnie najbardziej zależy i taka też była intencja naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia przy innych okazjach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.